Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Pierwszy raz od dawna witamy się z Wami wieczorem. Czy też my nagrywamy wieczorem. A Wy możecie tego słuchać o każdej porze. Tak, to jest najlepsze w podcastach. Brawo. Ja dzisiaj mam za sobą aktywny dzień, nagrywamy w sumie standardowo w sobotę. Już rano zdążyłam być na pilatesie, także pozdrawiamy naszą słuchaczkę i pilatesową instruktorkę Kasię. Pozdrawiamy. Poza tym też sobie na rowerze pojeździłam, także już jestem po prostu profesjonalistką. Tak, i Karolina dzisiaj, mogę tutaj jako ciekawostkę powiedzieć, że jest już u mnie dzisiaj drugi raz, dlatego że miałyśmy nagrywać wcześniej, ale mój sąsiad postanowił zrobić remont. I niestety wiercenie uniemożliwiło nam to, ale... Co się odwlecze, to nie uciecze. Dokładnie, jesteśmy. No, ja dziś nie ćwiczyłam pilatesu, za to wyciągnęłam wszystkie ubrania spod łóżka i zrobiłam porządek, więc jestem z siebie dumna, klepię się po plecach. Tutaj, jak wyrzut sumienia, obok nas w tym pokoju stoi wielkie pudło ubrań, z którymi będę musiała się rozprawić. Pewnie tak jak poprzednim razem nadam paczkę do ubrania do oddania albo porozdaję ludziom z mojego otoczenia. A ty kiedy ostatnim razem robiłaś porządek w szafie? No przecież jeszcze niedawno robiłam wyprzedaż szafy na Vinted. No wiem, ale ja też robiłam przed przeprowadzką, a i tak znowu stwierdziłam, że potrzebuję. I okazało się, że te wszystkie rzeczy, które przy przeprowadzce myślałam, że koniecznie potrzebuję, jak się zrobi cieplej, to jak na nie teraz spojrzałam, to pomyślałam, Boże, po co mi to nie? No z ciuchami jest problem, ale zdecydowanie myślę, że kluczem do sukcesu jest takie nieprzywiązywanie się, tylko właśnie nie nosisz czegoś, no to... Dajesz w obieg, nie? Mhm. Żeby zrobić miejsce na coś nowego. No i tak, żeby się nie nudziło. Tak, i właśnie muszę powiedzieć, że tym razem pozbyłam się głównie, broń Boże, nie rzeczy nowych, na całe szczęście, ale takich sukienek, które leżą w mojej szafie już od dawna, albo będzie jakieś wyjście i tak nigdy ich nie zakładam na tę okazję, więc po co mi to w ogóle, prawda? Mhm. Może komuś innemu się przydadzą. Więc mam takie rzeczy i trzymam się ich bardzo kurczowo, bo wyobrażam sobie, jak w nich chodzę, a nigdy tego nie robię. Więc trochę bez sensu. Szkoda, żeby się kurzyły. No i co poza pilatesem w tym tygodniu? No z nowości serialowych to nie mogę nic powiedzieć, no bo kontynuuję oglądanie i Stewardessy, i Schodów, ale na to przyjdzie czas jeszcze, żeby omówić, jak się te seriale skończą. Dokładnie. Ja mam to samo, jeśli chodzi o Schody. Poza tym niedawno wyszedł też nowy sezon serialu Pracujące Matki na Netflixie. Ja akurat ten serial lubię. To jest taki serial komediowy, komediodramat, nie wiem jak go określić. W każdym razie jest o pracujących matkach, jak sama nazwa wskazuje, i o ich życiowych perypetiach, problemach z dziećmi, problemach w pracy. One ciągle robią jakieś głupoty w życiu i chyba tym zyskały moją sympatię. No kojarzę. Ja akurat tego nie oglądam, ale chyba kiedyś zdarzyło mi się. No ale wspaniały news się pojawił niedawno, że wyszło The O.C. Życie na fali na HBO Max. Mam nadzieję, że niedługo przyjdzie taki czas, kiedy będę mogła oglądać to przez cały dzień. Tak chciałabym spędzić na przykład cały weekend leżąc i oglądając Życie na fali. No ja ostatnio obejrzałam pierwszy odcinek, gotując obiad, i byłam w szoku, ja zapomniałam, jak dramatyczny jest sam początek tego serialu. Mhm. Także nie będę nic więcej mówić, jeżeli też chcecie wrócić po latach, bo może też was to zaskoczy, nie wiem, strasznie dziwne uczucie to było. No ja właśnie tak sobie przypomniałam tą czołówkę i jestem przekonana, że tam będą świetne piosenki, w ogóle to wszystko, no będzie takie super. Także muszę koniecznie do tego wrócić. Ja czasami, jak mówi się o serialu Życie na fali, to potrzebuję tak ze 3 minuty, żeby w ogóle skojarzyć, który to jest serial. W ogóle jakoś ten tytuł nie kojarzy mi się z tym serialem. Ale smutna prawda jest taka, że ja go chyba nigdy nie oglądałam od A do Z. Oglądałam go, jak on leciał w telewizji jakiejś. No, TVN7. Tak. I wydaje mi się, że przez to nigdy nie byłam w stanie tego oglądać właśnie od początku do końca, więc czas to zmienić w wieku 31 lat. Jest to nadrabiać, no. Zwłaszcza, wiesz, no bo w którym to było roku, nawet nie pamiętam, ale jestem przekonana, że są takie osoby, na przykład wśród naszych słuchaczy, które kompletnie nawet ani jednego odcinka nie widziały.
Wydaje mi się, że ten serial wychodził, jak my byłyśmy młodsze niż główni bohaterowie. No. To na pewno. Więc myślę, że wiekowo nie był dopasowany. Ale też myślę, że niezbyt dużo czasu spędzam ostatnio przed telewizorem, ponieważ spaceruję. Też chcę mojego psa zaangażować do większej aktywności, chociaż myślę, że większą aktywność to wymusza na mnie, bo muszę go ciągnąć. Ale no jednak on potrzebuje ruchu, a nie chce mu się ruszać, bo już jest w takim wieku. Zwłaszcza, że teraz się stresuje, bo będzie spotkanie rodzinne u mnie, w rodzinie, na którym również będzie mój pies, bo jedzie jako gość. I za każdym razem, jak moja rodzina go widzi w takich odstępach kilkumiesięcznych, że widzą go tam raz na tam trzy czy ileś miesięcy, to każdy musi skomentować, jaki on jest gruby. I ja teraz chcę go po prostu odchudzić. No nawet moja mama ostatnio przyszła do mnie i tylko mój pies się tam ucieszył, że ją widzi, a ona, o, co on taki gruby? A ja mówię, halo, on ma futerko. Więc zapisałam go do fryzjera. Teraz chodzimy codziennie na długie spacery. Myślałam, no i mam że nadzieję... siłownię. Nie. No, fryzjer, codzienne długie spacery, no i mam nadzieję, że jakoś wyrobi się, no, do tej imprezki. Ja myślę, że tak. Ja, no oczywiście żartuję. Ale no, trzymajcie kciuki. Żeby Jogi był fit. Nie, no wiadomo, że odpowiednia waga to jest ważne dla zwierząt, prawda? Ja też się zawsze boję, że przekarmię Lucynę nagrodami. Chociaż muszę przyznać, że Lucyna jest tak dziwnym zwierzątkiem, że takiego chyba nie miałam. Ona sobie bardzo dawkuje jedzenie, naprawdę. Ona jak nie jest głodna, to ona nie je. Oczywiście po nagródkę przyjdzie, bo wiesz, jednak często jest tak, że pieski czy kotki, no postawisz przed nimi, no to one będą jadły, nie? Taki instynkt. No to dobrze dla niej. Tak, też tak myślę. Chciałabym się tego od niej nauczyć. A, tak. No ja poza serialami oczywiście nadal kontynuuję słuchanie Domu Gucci. Idzie mi to powoli, no bo niestety muszę pracować, ale myślę, że jest to fajna książka. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy czytać, to polecam. Jak na razie. Zobaczymy. A ja skończyłam słuchać Paris Apartment Lucy Foley i też się tak złożyło, że niedawno dostałyśmy od wydawnictwa Filia już przetłumaczoną na język polski wersję tej książki, czyli Paryski Apartament, także możecie sobie przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani. I muszę powiedzieć, że jakoś tak, no nie wiem, przekonałam się jednak do tej książki, bo jednak na koniec trochę mnie zaskoczyła, więc był jakiś tam twist, plot twist, którego się nie spodziewałam aż tak mocno. I ogólnie jednak nie było to takie jak jej poprzednie książki, bo niby to się dzieje w takiej kamienicy i niby ta narracja się zmienia z bohatera na bohatera, ale jednak oni stamtąd wychodzą. To nie jest tak, że są tam, wiesz, oni nie są tam uwięzieni, jak to było w przypadku tych innych historii, więc jednak jest jakiś taki przewiew, wiesz, wpadają jakieś osoby, wypadają, także więcej trochę się dzieje. Cała ta tajemnica, o którą tam chodzi, jest w sumie ciężka do rozkminienia. Trochę mi zajęło, zanim... To fajnie akurat. No właśnie, ale poniekąd też nie wiadomo, o co chodzi do końca, wiesz. Jak czytasz, słuchasz, trochę nie wiadomo, o co chodzi. I w ogóle dosłuchałam ją do końca, bo akurat byłam na spacerze, więc tam jeszcze przeleciały mi podziękowania i jej jakieś tam, wiesz, od autora, nie? Mowa końcowa. No, te końcowe. I ona mówiła, że pisała tą książkę w pandemii, chyba... będąc w ciąży, czy tam już z nowo narodzonym dzieckiem, także no tak w sumie też spoko było, bo zazwyczaj bym tego nie czytała, nie? Mhm. Zawsze te ostatnie strony jakoś tak mnie nie interesują, ale dosłuchałam do ostatniego słowa, także no w sumie polecam, no jest spoko. No to chyba będę musiała przeczytać w takim razie. No to widzisz, mamy akurat. Świetnie. No. Dawno nie miałam papierowej książki w rękach w sumie. W ogóle dostałyśmy właśnie poza tą Lucy nową po prostu zestaw książek tego typu i ja tak tylko sobie pomyślałam, w sensie chodzi mi o takie thrillery kryminalne, nowo wydane ostatnio właśnie w wydawnictwie Filia i tak patrzyłam na te książki i myślałam sobie, świetnie by było pojechać na wakacje, leżeć przy basenie i tylko czytać te książki, bo to są właśnie takie idealne książki, żeby tak sobie siedzieć i tak kartka po kartce, aż do końca dojdziesz, przestań, nie? Przestań, mam łzy w oczach. No. Ja to bardzo bym chciała już jakieś wakacje mieć. A to się raczej nieprędko wydarzy w tym roku. To prawda. Człowiek lubi swoją pracę, ale jednak wakacje są ważne. Bo jak tu dawać sobie wszystko, jak, wiesz, człowiek nie jest wypoczęty.
Także życzę Ci, żebyś wkrótce pojechała na wakacje. Ale co, jakieś takie 2 tygodnie, mówisz? No, chciałabym 2 tygodnie, ale... Co z tego wyjdzie, to inna sprawa, prawda? Nie no, może too much information tutaj dla Was, ale przez to, że zmieniłam pracę i jestem teraz nowa, no to 2-tygodniowy urlop będę mogła mieć pod koniec roku. Na święta. Także, nie wiem, będę musiała chyba obrać kierunek Egipt w grudniu, czy coś takiego. Bardzo dobrze. A wiesz, jak Ci będą wszyscy zazdrościć, jak pojedziesz gdzieś, gdzie jest ciepło, jak u nas jest zimno i beznadziejnie i ponuro? No, także zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. To jest moje marzenie, w końcu pojechać gdzieś, gdzie jest gorąco w środku zimy i to najlepiej jeszcze w tym takim beznadziejnym okresie w stylu styczeń-luty. No w sumie, takie wakacje w styczniu to tak. Naprawdę, no. To by było coś wspaniałego, bo styczeń przecież jest tak tragiczny. To prawda. Ale dobra, mamy dopiero końcówkę maja, także może się wstrzymajmy z tym. Już teraz jest łatwo o tym gadać, bo mamy piękną pogodę za oknem, no, no właśnie. Dobrze, no i przyszedł czas na klub książki. W tym miesiącu wybrałyśmy do przeczytania książkę Meg Mason pod tytułem Smutek i rozkosz. Jest to książka, która opowiada o Marcie, która na początku książki kończy 40 lat. Może powiemy, co jest z tyłu napisane. Tak. Piszą, że to mogłaby być opowieść o każdym z nas, że Marta, odkąd sięga pamięcią, czuła, że coś jest z nią nie tak. Wszyscy mówili jej, weź się w garść, ona próbowała. Chciała być taka jak inni. No ale nie mogła, bo coś jej nie pozwalało. No jak się potem okazuje, jest to choroba psychiczna. I co, tak naprawdę mamy taki tutaj przegląd przez całe życie Marty. Tak, od lat nastoletnich, odkąd jej problemy psychiczne się pojawiły. Tak, się pojawiły. Różne diagnozy, które dostawała od lekarzy, psychiatrów. No i też jest tutaj napisane, że jest to literackie wydarzenie dla fanów normalnych ludzi, czyli książki Sally Rooney. I faktycznie tam w wielu recenzjach jakoś tam nawiązują do twórczości Sally Rooney, która również pisze o ludziach z problemami, tylko to są osoby zbliżone bardziej po prostu w latach 20. swojego życia są. Dlatego to było takie ciekawe, że właściwie mamy bohaterkę, która jest 40-latką. I też to nadaje trochę taki inny wydźwięk całej tej historii, bo to już ja mam taką swoją refleksję na ten temat, nie wiem, czy zaczniemy od razu. Proszę bardzo, tego. Możesz, wiesz, z grubej rury, proszę. Bo tak sobie nawet zanotowałam, że ten wiek jakoś tak się kojarzy z tym, że już ten wiek dojrzewania powinna mieć za sobą, że już w tym wieku powinna tak naprawdę może być bardziej taka ustabilizowana. Poukładana, tak. Stateczna, prawda, już dobrze się znać, mieć wszystko, wiesz, pomysł na życie i tak dalej. Natomiast tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie życie dla Marty dopiero się zaczyna. Tak, na nowo. No, to jest ciekawe. Tak. I też widziałam na, jeżeli dobrze pamiętam, to na polskim Vogue jest wywiad z pisarką, tą Meg Mason. Mhm. I ona tam pisze, że to miała być opowieść o kobietach, które ta pisarka zna i że jest otoczona koleżankami, które niezależnie od wieku starają się walczyć o swoją niezależność, nie zawsze są uśmiechnięte, nie zawsze są zadowolone z siebie. I to może być takie, może odświeżające, czy też pocieszające tak naprawdę dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób starszych, bo jednak na przykład nas. No wiadomo, nas, no bo jednak my już jesteśmy bliżej Marty niż może bohaterów Sally Rooney tak naprawdę. Tak, normalnych ludzi, no. No bo normalni ludzie to są przecież studenciaki. No, także ten wątek wieku myślę, że jest tutaj ciekawy. Zwłaszcza, że kobiety w tym wieku już zazwyczaj mają, znaczy zazwyczaj, no też głupio tak ogólnie, no, często. Dobra. Często mają już dzieci, są po ślubie, mają ustabilizowaną na przykład sytuację, jeżeli chodzi o karierę, już wiedzą, co robią, tak naprawdę nie mówi się o tym, że one się zastanawiają, co mają ze swoim życiem zrobić. Mhm. Że już w tym wieku to tak praktycznie nie wypada. A to nie, że nie wypada, tylko po prostu tak też bywa. Tym razem postanowiłyśmy nie stronić od spoilerów, także jeżeli ktoś nie chce ich słuchać, to polecam spojrzeć na spis treści w opisie, tam będziecie mieli odnośniki. I właśnie przez całą tą książkę przewija się temat tego, jaki wpływ miała ta niezdiagnozowana
choroba psychiczna na marzenia Marty i to, że nie była w stanie ich spełnić, dlatego że Marta bardzo chciała mieć dziecko, zostać matką. Natomiast od lat nastoletnich, odkąd zaczęły się jej problemy psychiczne, mówiono jej, że absolutnie przy lekach, które przyjmuje, w ogóle nie ma takiej opcji i w zasadzie powstała z tego jakaś jej, nie wiem, fobia, można nawet powiedzieć, prawda? No tak, tylko też ciężko mówić o tym, że to było jej marzenie, bo dowiadujemy się o tym właściwie na sam koniec. No tak, ale jakby moim zdaniem od początku gdzieś tam są takie wskazówki, że ona się sama jakby oszukuje. No tak, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś coś hejtuje tak bardzo, bardzo, no to zazwyczaj okazuje się, że tego po prostu bardzo, bardzo chce. No. No ale tak. W tym przypadku na to wychodzi. I czy zorientowała się mając, nie wiem, lat 20, czy zorientowała się mając lat 30 parę, czy 40, to nie ma większego znaczenia, bo okazuje się, że jednak no, miało to ogromny wpływ na jej życie. Oczywiście miało to też wpływ na relacje z jej mężem, z którym nie potrafiła być szczera. Skoro nie potrafiła być szczera sama ze sobą, to jak miała być szczera z kimkolwiek innym, z siostrą, z którą jest bardzo blisko, czy z mężem właśnie. Może zanim powiemy o tych relacjach, to chyba istotne jest też powiedzenie o tej chorobie psychicznej, bo ona tak naprawdę determinuje całe jej życie. Bardzo mi się podobało, że tutaj w tej książce nie padła żadna diagnoza. Dokładnie tak. Ja też uważam, że to był świetny zabieg, ponieważ ta choroba psychiczna, nawet jak się pojawia w dialogach, to nazwa jest jakby wykreskowana, jakby tak przewykreślona, nie ma jej, jest puste miejsce zostawione. Tak, więc to teoretycznie może być pozostawione do domysłu, no wiadomo, że najbardziej to wszystko by przypominało chorobę dwubiegunową, z tego przynajmniej jak ja to rozszyfrowałam, potem też szukałam w internecie, jak inne osoby, które przeczytały tę książkę, też jakoś doszły do tego, no i właśnie ta dwubiegunowa się tam najbardziej przewijała, ale zwłaszcza, że też tam chyba na koniec, jak już mówiono o tych lekach, no to też to bardziej pasowało do leku, który przepisują właśnie na chorobę afektywną dwubiegunową. No ale to jest właściwie nieistotne, bo też to miała być choroba taka bardzo stygmatyzowana, więc to też może mieć jakiś tam element schizofrenii. W sensie ta rozmowa z matką, jaka już tam potem wyszła w związku z tą chorobą, była taka, jakby to miało być coś bardzo takiego strasznego i wykluczającego w społeczeństwie. Tak, i właśnie to też pojawia się w rozmowach nie tylko z matką, chociaż głównie oczywiście, ale też w rozmowach z mężem, który no, tak, tak. Też w pewnym sensie, będąc lekarzem, oczywiście nie psychiatrą, ale będąc lekarzem, po jakimś tam długim czasie sam zaczął jakby mieć jakieś swoje domysły, czy podejrzewać coś. Ale ani matka, ani mąż nigdy nie chcieli wypowiedzieć tego na głos, ani specjalnie nie zachęcali Marty, żeby szukała tej diagnozy. Tak, żeby szukała powodu, że no nie pomagali. Oczywiście mąż bardzo jej pomagał i bardzo ją wspierał, ale nie w taki sposób może jak powinien był, co zresztą sam przyznaje, prawda? A wiadomo, że wynikało to też z jakichś tam jego obaw. Tak, no i właśnie też bardzo mi się podobał właściwie ten zabieg nienazywania tej choroby, bo przez to jest to takie uniwersalne, że też jakakolwiek osoba, która by kiedykolwiek doświadczyła jakichś tam problemów, to może w pewien sposób się utożsamić z tą Martą, bo właśnie nie ma żadnej takiej nalepki, etykietki. A poza tym sama autorka też w tym wywiadzie wspominała, że po prostu ona nie chciała tutaj wchodzić w takie szczegóły bardziej naukowe, medyczne. No bo to też byłby problem, jeżeli by nagle powiedziała, że to jest ta i ta choroba, bierze takie i takie leki i ma takie, nie wiem, tam skutki uboczne i objawy. To nie jest temat tej książki. Tak, też mi się tak wydaje, a wręcz mogłoby to odciągać uwagę, odbierać troszeczkę tej książce, a tutaj wydaje mi się, że dużo dodało. Zgadzam się z tobą. W 100%. W ogóle jest to książka taka dziwnie dołująco pokrzepiająca, mam wrażenie. No tak po tytule. Tak. W sumie tak, masz rację, jakoś nie pomyślałam o tym teraz. Ale nawet mogę tu powiedzieć, że miałam taki moment dosyć wcześnie, bo nie wiem, gdzieś na etapie jednej, trzeciej książki może, że przerwałam ją na kilka dni. Bo jakoś tak się zdołowałam. Tak, była bardzo depresyjna, ale akurat w taki sposób, jak ja uwielbiam, bo ja też właśnie mam taki, jak to się mówi? Że jestem taką masochistką, jeżeli chodzi o dołowanie się, że jeżeli coś utrafi w taki mój punkt odpowiedni, to ja weszłam w tą książkę i czułam się tak mega zdołowana chyba, bo ja ją czytałam jakoś przez 2 czy 3 dni. Bo bardzo szybko się tak ją czytano. I przez cały czas właśnie byłam w tym stanie i tak, że ja wręcz chciałam tak się, wiesz, dołować. Okay. Nie, to wiesz, ja też mogło być tak, że po prostu trafiłam na jakiś swój gorszy dzień, gdzie było, nie wiem, może nie miałam po prostu na to siły, ale jest coś w tym,
że ten ból serca, który się odczuwa, jak się czyta ten monolog wewnętrzny Marty, jest w dziwny sposób przyjemny. Taki oczyszczający jakiś, nie wiem. No ale to właśnie myślę przez język, jakiego używa ta autorka, że właśnie tak idealny jest tam balans między tymi depresyjnymi momentami i nagle przychodzi rozładowanie napięcia. No jak w naszym podcaście. Oczywiście, mam nadzieję. Dokładnie jak w naszym podcaście, ale generalnie koniec końców nie chcę, żebyście sobie myśleli, że ta książka to są jakieś tortury, bo może tak to przedstawiamy. Wręcz przeciwnie, myślę, że... Jest to przyjemne. Tak, tak, jest to przyjemne i na koniec człowiek zamyka tą książkę, myślę, czując się dobrze. No, ale jeszcze w sprawie tych relacji, to myślę, że bardzo fajnie widać, jak najgorzej traktuje się tych, którzy są najbliżsi. Ta cała sytuacja, jaka wyszła z jej mężem, była tak przykra, ten brak komunikacji między nimi i jeszcze myślę, z że to jest stron. Tak, i myślę, że to jest znaczące, że on jest lekarzem, jest z tego świata medycyny, a ona jest chora. To na pewno nie był przypadek i tak naprawdę on też być może powinien jakoś wiedzieć, znaczy z jednej strony powinien wiedzieć, jak się z nią obchodzić, tak i tak dalej, ale z drugiej strony ona nie jest jego pacjentką, tak, tylko właśnie. Jest jego żoną. Więc tak. Też nie do końca może ją traktować jak pacjentkę. Więc to też jest takie, no, taki no, problem ciekawy. Ja też bardzo przeżywałam, myślę, że jak większość osób, które czytały tą książkę, jej relacje z matką i z ojcem, bo oni byli takimi zupełnymi przeciwieństwami, jeżeli chodzi o podejście do Marty. No ojciec był wspaniały. Tak, ojciec bardzo się starał. Ja miałam ochotę go przytulić. Tak, do rany przyłóż, starał się nawiązać kontakt z córką i w jakikolwiek sposób jej pomagać, nawet w najgorszych dla niej chwilach. I udawało mu się to w pewnym sensie. To on ją zabrał do lekarza i tak dalej po raz pierwszy, więc tak, to był taki rzeczywiście taka relacja, przy której się bardzo wzruszałam. I jeszcze ten wątek w ogóle z karierą tego ojca był taki słodki. Tak, tak, tak. I też jak Marta o nim mówiła, no to widać było, że ona tak, no kocha tego ojca, prawda? Karolina się wzruszyła. Tak, mówiłam, że się wzruszałam. Ale mnie bardziej też, tak naprawdę mnie najbardziej chyba dobiła, jeżeli chodzi o wzruszenie się, ta przełomowa rozmowa z matką. Tak, to było po Wtedy prostu... Wtedy to chyba ryczałam. Ja też się popłakałam, ale bardzo ciekawe i bardzo prawdziwe jest to, jak matka traktowała swoje dziecko przez swoje przeżycia, przez swoje problemy i patrzyła na nią przez pryzmat swojej rodziny, swoich rodziców i tak dalej. I no i tak jest w życiu, jakby nie da się temu zaprzeczyć, prawda? Tacy jesteśmy. I było to bardzo jednocześnie smutne, i chciałam tą matkę, nie wiem, potrząsnąć nią, a z drugiej strony... Przez większość książki chciałam ją potrząsnąć również, a z drugiej strony na koniec, no to ona tak naprawdę wyszła najlepiej. Wyszła najlepiej i też myślę, że pomogła Marcie. I może też przez to, że przez całe życie nie miały jakiegoś takiego super, wiesz, słodkiego związku matki z córką, to ona była w stanie jej powiedzieć dosyć dosłownie i dobitnie, co sądzi. No. Mi się wydaje, że dlatego tą książkę się tak dobrze czytało, bo ona była tak w punkt po prostu prawdziwa, że wiadomo, o to chodzi też w pisarzach i w pisaniu książek, żeby byli obserwatorami rzeczywistości i potrafili te takie najbardziej proste rzeczy opisać, więc tu wszystko było tak idealnie prawdziwe, nie? Że nie było żadnego tam... Wszystko było bardzo prawdopodobne, no takie realistyczne po prostu. Tak. Podobało mi się też zakończenie, bo było pozytywne, tak jak powiedziałam, czułam się dobrze zamykając książkę. Natomiast nie było w żaden sposób przesłodzone, to nie było jakieś takie zakończenie, prawda, historii jak z bajki, że wszystko się ułożyło idealnie po myśli Marty, no bo życie tak nie wygląda, prawda? Ale widać było, że to jest wszystko krok w dobrą dla niej stronę. Naprzód. Tak, tak. I czułam się pokrzepiona, no. I tak jeszcze w tym wywiadzie, do którego się odnoszę, to może jakoś go podlinkuję, żebyście sobie przeczytali. Też ta autorka wspominała, że nie bez powodu czas odmierzany był przez spotkania świąteczne z rodziną. Że właśnie w rodzinie osoby przybierają pewne role, na przykład już w młodości. I nawet jeżeli te spotkania się powtarzają przez kolejne 20 lat, to ciężko z tej pierwszej roli jest wyjść.
no ciekawe są te obserwacje tych rodzinnych relacji, nie tylko oczywiście z rodzicami i tam z siostrą, ale też z tymi, z tym ciotką i wujkiem. Ale w tej rodzinie się dużo rzeczy zamiatało pod dywan, nie? Mhm. Tak, to prawda. No to co, ja myślę, że to była dobra lektura. Bardzo dobra. Mam nadzieję, że dużo osób ją razem z nami przeczytało i również byliście tak poruszeni. I też rozdałyśmy jedną książkę naszej słuchaczce, także mamy nadzieję, że jej też się spodobało. Tak. I dziękujemy oczywiście wydawnictwu Znak. Bardzo za dziękujemy. Podarowanie nam kopii. I poprosimy więcej takich książek. No. W sensie, nie żeby nam wysyłali, tylko żeby więcej takich książek powstawało. Dokładnie. Tak, tak, bo tak, była bardzo taka piękna, no. No to Karolino, jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Ja dzisiaj zabiorę Was na Florydę w 2004 roku. Kobieta, która nazywała się Michelle Jones, zaprosiła we wrześniu właśnie 2004 roku do swojego domu swoją ciotkę Terry, to była siostra jej mamy i jej męża Charlie'ego. A zaprosiła ich dlatego, że w miejscu, w którym mieszkali, ona mieszkała w okolicach Orlando, a oni mieszkali w Florida Key, była bardzo niebezpieczna pogoda, panował huragan Ivan, który wyglądał bardzo groźnie, dlatego zalecono ewakuację w miejscu, w którym mieszkali. No i postanowili udać się na taką wycieczkę, więc zabezpieczyli dom i wyjechali. Charlie i Terry przybyli do domu Michelle 11 września, to była niedziela. Przy okazji oni tam odwiedzali kogoś i tak dalej, także mieli co robić. No i oczywiście spędzali też czas z Michelle, która była bardzo blisko ze swoją ciotką Terry. Była też bardzo blisko ze swoją matką, która zdziwiła się, kiedy z dziewczyną nie było kontaktu przez bodajże 4 dni. No i w pewnym momencie ta mama skontaktowała się z koleżanką Michelle, która miała klucze do jej domu, żeby ta poszła i zobaczyła, czy wszystko w porządku. Kiedy ta koleżanka, Debbie, przyjechała na miejsce, zobaczyła, że przed domem jest gazeta w folii, stoi jakiś tam samochód, ale jej klucz nie działał. Kiedy próbowała otworzyć te drzwi, nie dało rady. No więc cały czas na linii z mamą Michelle obeszła dom, poszła do tyłu, gdzie były drzwi garażowe, które były przeszklone i kiedy zajrzała do środka, to się przeraziła, dlatego że zobaczyła mężczyznę zwisającego z krokwi. Oczywiście natychmiast wezwano odpowiednie służby, ta kobieta była w szoku, a nawet krzyczała, no oczywiście cały czas miała tą matkę Michelle na telefonie. No i z wypowiedzi mamy Michelle wynika, że ona uważa, że to było bardzo dobrze, że ta koleżanka nie mogła wejść do środka, bo to, co detektywi zastali na miejscu, było straszne. No to już się boję. Tak, gdy weszli do środka, tak jak mówiłam, znaleziono mężczyznę, który wisiał na prześcieradle. Obok niego stała drabina. Powiesił się. Mhm. Gdy weszli do domu, w salonie, na kanapie, taka przygarbiona, siedziała jego żona, żona tego mężczyzny, który był powieszony, czyli Charlie'ego, Terry. I ona została wielokrotnie dźgnięta nożem. Miała 7 ran kłutych w klatce piersiowej. A, czyli to, rozumiem, taka była rodzinna masakra. Tak. A w sypialni znaleziono ciało Michelle, które było doszczętnie zmasakrowane. Kobieta miała odciętą głowę, odcięte obie piersi, bodajże ramię, a także próbowano odciąć jej nogę. Ale domyślam się, że narzędzia, które miał morderca, mu nie wystarczyły, bo to były 2 noże kuchenne. Boże. Znaleziono również zakrwawione ubrania. I gdy przyjrzeli się temu miejscu dokładnie, dosyć szybko okazało się, że Charlie musiał być sprawcą, bo cała trójka była zamknięta w domu od środka. Mhm, no tak, ten, który się powiesił. Dokładnie. Czyli wujek Michelle, tak? Mąż tej pani, która została zadźgana. Stwierdzono, że on po wszystkim musiał ściągnąć z siebie zakrwawione ubrania, umyć się, ubrać się w czyste ubrania, a następnie pójść i się powiesić. Dziwne. Nie zostawił za sobą żadnego listu samobójczego. Gdy przyglądano się właśnie temu miejscu zbrodni, stwierdzili, że wcześniej mieli kolację, zjedli ją, to jakąś tam rybę jedli, wiesz, wypili jakiś alkohol, wino, a także przy drzwiach do domu stały torby Terry i Charlie'ego, co mogło świadczyć o tym, że mieli wyjechać. Gdy policja zaczęła rozmawiać z ich rodziną, przyjaciółmi, ludźmi z ich otoczenia, okazało się, że Michelle zaprosiła jedną ze swoich koleżanek, żeby wpadła, jak była u niej ciotka i wujek, a potem to zaproszenie wycofała, zadzwoniła do tej koleżanki i powiedziała, wiesz co, może lepiej nie przyjeżdżaj, dlatego że nie są najlepszym towarzystwem, troszkę się tutaj spili, kłócą się, więc generalnie to zostań w domu, ja idę też spać. Mhm.
Sytuacja w miejscu, w którym mieszkała Terry i jej mąż Charlie, była już opanowana, więc w sumie tak naprawdę chyba nawet nie musieli zostawać jeszcze tej jednej nocy, no ale zostali. Gdy zaczęto szukać informacji o Terry i Charlie, z wypowiedzi wszystkich osób z ich otoczenia wynikało, że byli parą, która się bardzo kochała, bardzo szanowała, nigdy się nie kłócili. Charlie był szalenie spokojną osobą, nigdy się nie unosił. Robili dla siebie mnóstwo miłych rzeczy, wszystko robili razem. Prowadzili dosyć aktywny tryb życia. On był inżynierem, który odnosił jakieś tam sukcesy. Podróżował też ze względu na swoją pracę. Robili dla siebie takie małe, miłe rzeczy. Wspominali w kilku źródłach, że oni robili sobie wzajemnie lunch, wiesz, do pracy, żeby było miło, że ta osoba, która cię kocha, zrobiła ci coś do jedzenia. Aha, w ogóle jest odcinek programu telewizyjnego 48 Hours na temat tej sprawy i przyznaję, że natrafiłam na niego, gdy szukałam informacji na temat sprawy tego rodzeństwa, co zabiło ojczyma. Mhm. Tam sprzed kilku odcinków i dopisałam sobie właśnie do listy, bo sprawa wydała mi się tak dziwna. I właśnie w tym programie tam mówili, że o, robili sobie te lunche, no bo posiłek smakuje lepiej, kiedy wiesz, że zrobiła go dla ciebie osoba, która cię kocha. Nie? Była to zagwozdka, dlatego że po pierwsze, Charlie musiał poświęcić temu wszystkiemu czas, żeby najpierw zadźgać swoją żonę, potem dźgnąć Michelle. Ona zginęła od pojedynczego dźgnięcia. Potem zacząć ją, no można powiedzieć, kroić, przepraszam za stwierdzenie. A następnie, wiesz, przebrać się, umyć i tak dalej. No, musiał do tego podejść tak dosyć metodycznie. Te wszystkie cięcia były wykonane bardzo precyzyjnie i zaczęto się zastanawiać, czy to był pierwszy raz, kiedy on coś takiego zrobił. Szybko sprawa zaczęła się komplikować jeszcze bardziej, dlatego że bodajże po 2 dniach od tej zbrodni na policję zgłosiła się starsza siostra Charlie'ego, która nazywała się Angela i opowiedziała policji historię, która wydarzyła się w roku 1971, kiedy byli dziećmi. Angela miała wtedy 15 lat, jej brat Charlie miał wtedy lat 13. Mieli jeszcze 2 młodsze siostry, które tam miały 2 i 3 latka bodajże. Tamtej nocy Angela siedziała u siebie w pokoju i tam coś oglądała czy czytała. Dzieci już były po kolacji, to była po godzinie 21. Angela usłyszała krzyki z łazienki, gdzie był jej ojciec, który się golił i jej matka, która brała kąpiel. Jej matka była wtedy w zaawansowanej ciąży, była w 8. miesiącu. Do tej łazienki wszedł Charlie z bronią swojego ojca. Zastrzelił najpierw ojca, a w zasadzie postrzelił w plecy. Potem odwrócił się w stronę matki i strzelił do niej kilkukrotnie. Co? Tak, w jednym z artykułów napisano, że strzelił tak, że kula trafiła też w nienarodzonego brata. Boże. Tak. Angela, ostatnie słowa, jakie usłyszała od matki, to było: Charlie, nie, Angela, dzwoń na policję. To jak ta Angela się uchowała w ogóle? No właśnie. I potem jak Charlie zamordował swoich rodziców, odwrócił się w stronę Angeli z tym pistoletem, natomiast pistolet nie wystrzelił. Z tego co rozumiem, nie było już w nim kul, po prostu nie było amunicji. To miała szczęście. Tak, Angela mówiła, że widziała szaleństwo. Oni zaczęli się szamotać. Ta broń gdzieś, wiesz, upadła. I Angela zastanawiała się, jak może brata uspokoić, więc zaczęła mu mówić, jak go bardzo kocha, przytulać go. Jak zaczęła się w taki sposób wobec niego zachowywać, to zauważyła, że to szaleństwo jakby, no, opuszcza go. Tak. Ale dziwne. W jednym z artykułów pisali, że Angela miała mu powiedzieć, że wyjadą do jakiejś hipisowskiej komuny i żeby poszedł sprawdzić, co z ich młodszym rodzeństwem. Oczywiście Charlie wtedy zapytał się jej, ale nie zostawisz mnie, prawda? No Angela powiedziała, że nie, ale gdy tylko on zaczął, wiesz, od niej odchodzić, to ona wybiegła z krzykiem przez drzwi i pobiegła do sąsiadów. Waliła do jednej sąsiadki, nikt nie otworzył, to pobiegła do następnego domu. Ale właśnie w programie 48 Hours mówili, że tam jakaś 16-letnia dziewczyna otworzyła te pierwsze drzwi i nie została przed nimi Angeli, bo Angela już pobiegła dalej, ale została właśnie Charlie'ego przed tymi drzwiami, który powiedział tej dziewczyny, że właśnie zabił swoich rodziców. O Boże. Tak. Ta rodzina wydawała się być bardzo szczęśliwa. Charlie był dzieckiem spokojnym, tak jak mówiłam. Oni kilkukrotnie się przeprowadzali, więc może miał jakieś tam problemy z zaprzyjaźnianiem się na nowo, bo był, jak rozumiem, dosyć nieśmiały. Jego rodzice byli imigrantami z Niemiec. Nazywali się Herbert i Ilza Brandt. Miało też dojść do jakiejś takiej dramatycznej sceny, że gdy Angela wybiegła z tego domu, no to Charlie tam miał krzyczeć, że obiecałaś, że mnie nie zostawisz, prawda? No ale kiedy się tam już udała do tej sąsiadki, były też tam jej młodsze siostry, wezwano policję, no to oczywiście natychmiast zabrano Charlie'ego, natomiast chyba nie bardzo wiedzieli, co mają z nim zrobić, wiesz, to było dziecko, tak? Oczywiście on trafił do aresztu,
ale to dalej był 13-letni chłopiec, prawda? Kiedy przesłuchiwano go, on otwarcie mówił, że on nie wie, dlaczego to zrobił. Szukał jakiegoś powodu. Mówił, że coś jakby to siedziało w nim, że wiesz, wziął ten pistolet i zaczął strzelać, że zawahał się, ale i tak strzelił, że on kochał bardzo swoich rodziców i wszystko to było strasznie, strasznie dziwne. W artykule, który znalazłam w internecie, to jest artykuł z gazety The Journal Gazette, to akurat znalazłam w jakimś archiwum. Nawet googlałam autora tego, żeby sprawdzić, czy to jest prawdziwy jakiś artykuł na wszelki wypadek. I tutaj wspominali, że przed tym miało dojść do dziwnego incydentu, ponieważ Charlie chodził czasami z ojcem na polowania, polowali na jakieś tam małe zwierzęta. I podczas jednego z takich polowań ojciec miał zastrzelić psa rodzinnego. Czy do tego doszło przez przypadek, czy było to specjalnie, ciężko mi powiedzieć. Charlie chyba sam nie wiedział. Ale generalnie ponoć ojciec się troszkę złościł na tego psa, bo on nie przychodził jak miał przychodzić. Kiedyś tam uciekł, potem go zauważyli właśnie jak byli na tym polowaniu w lesie. No i czy ten ojciec oddał jakieś takie strzały, wiesz, żeby tego psa wywabić z tych krzaków, w których się ukrywał, czy co, czy po prostu się na niego wściekł i go zastrzelił, nie wiem. Ale na pewno dla dziecka to było dosyć smutne i traumatyczne przeżycie. Natomiast dalej nie wiem, czy jest to trigger, żeby zabijać matkę w ciąży i ojca, wiesz, postrzelić w plecy. Ale nie wiem. Co ciekawe, ojciec przeżył. Wezwano ambulans i zabrano go do szpitala. Oczywiście on potwierdził detektywom, że to Charlie strzelał i ojciec sam mówił, że on nie ma pojęcia, czemu jego dziecko to zrobiło. Pytany o szczegóły, na przykład ile razy wystrzelił, Charlie mówił, że nie pamięta w zasadzie, ile razy strzelił. Tak jak mówiłam, nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. Mówił, że to mógł być jakiś miks różnych rzeczy związanych ze szkołą, testami, wieloma jakimiś tam obowiązkami, które miał w życiu. No i tak jak wcześniej wspominałam, powiedział detektywowi, że miał takie poczucie, sięgając po tą broń, jakby był zaprogramowany, żeby to zrobić. Cokolwiek to oznacza. Charlie nawet pojechał odwiedzić swojego ojca w szpitalu. Oczywiście przepraszał go, płakał. Natomiast ten ojciec okazał mu bardzo duże zrozumienie. Jakby no to był dalej jego syn, prawda? I teraz był tylko problem, co z tym chłopcem zrobić. Wykonano oczywiście badania psychiatryczne. Do tego zatrudniono 3 różne osoby, 3 różnych specjalistów. No i ich zadaniem było wyszukanie, jaki problem może mieć Charlie. Ale co ciekawe, nie znaleźli u niego żadnych chorób czy zaburzeń psychicznych, więc tak naprawdę ciężko było ocenić, co było powodem tego. Mhm. Oczywiście tam w jednym ze źródeł mówili, że stwierdzili, że to była reakcja związana z trudnością przystosowania się do sytuacji i że to mogło trwać tylko kilka miesięcy i że to też oczywiście było związane z jego wiekiem i tak dalej, i tak dalej. No jakby żadnych konkretów, tak? Żadnych takich problemów, które mogłybyśmy znaleźć w encyklopedii problemów psychicznych. No, bo w tym wieku to też ciężko stwierdzić, bo tak naprawdę się dziecko cały czas jeszcze kształtuje. Jeden z tych specjalistów powiedział w sądzie, że Charlie nie powinien trafić do szpitala czy do więzienia. Inny też stwierdził, że on nie miał żadnych tam defektów, wiesz, jakichś takich moralnych, emocjonalnych, psychicznych. No naprawdę nic u niego nie znaleźli, no ale coś musieli z nim zrobić. I postanowiono wysłać go do szpitala psychiatrycznego na leczenie, obserwację, nie wiem. Mhm. No nie mogli go puścić wolno. No tak. No ale co ciekawe, jego ojciec wywalczył mu wyjście z tego miejsca po około roku i wszyscy przenieśli się na Florydę, no i tam żyli jak szczęśliwa rodzina, czyli ojciec, Herbert, Charlie, Angela i ich 2 młodsze siostry. Co? No tak. Ale dziwne jest to, że oni się tak jakby nie bali z nim żyć, wiesz o co chodzi? No. Przecież jakby za każdym razem ja bym kładła się spać i myślała, czy mój brat mnie dzisiaj zabije. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast co jeszcze dziwniejsze, to w tym domu się w ogóle o tym nie mówiło. Mhm. Herbert nigdy nie rozmawiał o tym z synem, nie zapytał go dlaczego, co się stało. W ogóle ten temat nie był poruszany, a przez to, że ich młodsze siostrzyczki były za małe, żeby cokolwiek pamiętać, to one nie znały prawdziwej wersji, co się stało z ich mamą. Ale creepy. Prawda? Jest coś w tym tak dziwnego. Ja, wiesz, uważam, że jest to sytuacja tak abstrakcyjna, że człowiek w życiu nie jest w stanie ocenić, jakby się zachował, tak? Na miejscu rodzica na przykład. Ale z drugiej strony, no tak mnie troszkę ciarki przeszły, jak o tym słuchałam i czytałam. Mhm. No i tak jak mówiłam, Charlie wyszedł ze szpitala w roku 72. Jego ojciec wziął urlop i całą rodziną przeprowadzili się na Florydę.
Potem jego ojciec i młodsze siostry wróciły, już tam po latach oczywiście, jego ojciec i młodsze siostry wróciły do tego miejsca, z którego pochodzili, gdzie dzieci się wychowywały w momencie, kiedy doszło do tej tragedii. Angela już wtedy była osobą pełnoletnią i wyprowadziła się z domu, zaczęła mieszkać sama. A Charlie, z racji tego, że nadal chodził do liceum, no i chyba chciał je tam skończyć, zamieszkał z dziadkami, którzy przyjechali z Niemiec i tam z nim zostali. Następnie poszedł do koledżu, miał takie wykształcenie techniczne i w pewnym momencie poznał właśnie Terry. No i teraz wracamy znowu do roku 2004. Policja miała dużą zagwozdkę, jak widzisz, co ten Charlie miał w głowie. No więc postanowili udać się do domu Charlie'ego i Terry, żeby zgłębić wiedzę o nich, żeby spróbować znaleźć powód dla tej tragedii. Zauważyli, z jaką dokładnością dom został zabezpieczony. Właśnie w tym programie 48 Hours o tytule Deadly Obsession wspominają o tym, jak wszystko było zrobione super precyzyjnie. Wszystkie otwory na gałki, wiesz, na okna były tak pięknie wycięte, bo wiesz, jakby on zabił deskami, tak, takimi płytami, okna, drzwi i tak dalej przed tym huraganem. I że zrobił to, wiesz, super, super precyzyjnie. No i kiedy weszli do środka tego domu, zauważyli, że generalnie tak tam było. Po prostu wszystko było bardzo dobrze zorganizowane i ułożone. Ale dosyć mocno się zdziwili, kiedy weszli do sypialni małżeństwa i zobaczyli, że na drzwiach od strony sypialni wisiał plakat, który przedstawiał budowę anatomiczną kobiety. No taki plakat, wiesz, że masz osobę z tyłu i z przodu przedstawioną i jest, wiesz, połowa to jest jakby układ kostny, a połowa mięśnie. Strasznie dziwne rzeczy. No i ich też to zdziwiło, bo kto coś takiego wierza sobie w sypialni? On nie był lekarzem. Terry też nie była lekarzem, nie pracowali w medycynie, nie mieli z tym nic wspólnego. A okazało się, że poza tym w tym domu było mnóstwo materiałów i książek o medycynie i o anatomii. Dziwne. No tak, a z drugiej strony, jak sobie pomyślisz o tych cięciach, których dokonał na ciele Michelle, o tym, że odciął jej głowę, ach, no ja wam nie powiedziałam najgorszego w tym wszystkim, że niestety on poza tym wszystkim, co już powiedziałam, że zrobił Michelle, także wyciął jej serce. I te wszystkie części ciała i organy, które jej wyciął, normalnie leżały na łóżku. Ale ja nie rozumiem, po co? Co tu się dzieje? Ja też nie rozumiem, naprawdę. I nie licz na wiele odpowiedzi, bo potem jest jeszcze dziwniej, także... A ile on miał w tym czasie lat? Możesz przypomnieć? On miał 47 lat w momencie popełnienia morderstwa na swojej żonie i Michelle. Okej, jakoś tak próbowałam sobie wyobrazić go, ale to i tak nic nie pomogło. No, poza tym w tym domu znaleziono też pudełko, w którym były katalogi Victoria's Secret, zaadresowane na jego imię i nazwisko. A co ciekawe, to była jego ksywa dla Michelle. On na nią mówił Victoria's Secret. Ponoć powiedział jakimś kolegom z pracy, że tak na nią mówi, ja troszeczkę tego nie rozumiem, ale to wszystko brzmiało tak, jak on by miał jakąś obsesję na punkcie tej Michelle. Jak on by się, nie wiem, podkochiwał, miał jakieś do niej ciągoty. A Michelle była dla niego... To była siostrzenica jego żony. Czyli oni nie byli spokrewnieni? Nie. Okej. Tak. Michelle była ładną kobietą, była singielką, miała bardzo piękny dom, pracowała w stacji telewizyjnej Golf Channel, świetnie sobie radziła w życiu, więc ja nie mówię, ona mogła się podobać, ale cała sytuacja jest co najmniej chora. Zwłaszcza, że właśnie też w tym artykule, o którym wcześniej wspominałam, wyczytałam, że na miejscu zbrodni znaleziono też właśnie wyciągniętą bieliznę Michelle z Victoria's Secret. I żeby te rzeczy sobie tylko leżały, ale te staniki i majtki były jeszcze pocięte nożem jakby. Więc naprawdę ja nie rozumiem po co, dlaczego, no ale tak to wyglądało. Sprawdzono też komputer w domu Charlie'ego i Terry. No i okazało się, że Charlie odwiedzał strony o nekrofilii, o przemocy wobec kobiet, takie pornograficzne. No i to wszystko zaczęło się policjantom gdzieś tam składać w jedną całość. Ale tak jak mówiłam, te cięcia wykonane przez Charlie'ego były troszeczkę zbyt dokładne i detektyw cały czas myślał, że gdzieś tam jest duża szansa, że on zrobił to już wcześniej. Postanowili więc zacząć przeglądać nierozwiązane sprawy, a także kontaktować się z policją w różnych miejscach, podając jakby szczegóły zbrodni i pytając ich o sprawy nierozwiązane,
po to, żeby spróbować dopasować któreś z tych morderstw do Charlie'ego może. Z racji tego, że on podróżował, tak jak mówiłam wcześniej, no to bardzo możliwe, że zrobił to już kiedyś. Czy tam, gdzie mieszkał, czy właśnie w trakcie podróży. Okazało się, że w roku 89, dosłownie kilka ulic od domu Charlie'ego i Terry, oni wzięli ślub w roku 86, rybak natrafił na ciało kobiety, która się nazywała Sherry Perishow. I była to kobieta, która mieszkała na łódce, takiej małej. Kobiecie odcięto głowę, a także wycięto serce. Podejrzewano, że użyto właśnie tej małej łódki, na której ona mieszkała, jako stołu, powiedzmy. Bo to była normalnie taka mała, otwarta łódeczka. To była kobieta, która nie miała domu. Mhm. Więc mieszkała właśnie na tej łódce, miała rower. I z tego roweru, wiesz, na koniec dnia przesiadała się na tą łódkę. I znaleziono na tej łódce jakby takie ślady po nożu. Więc podejrzewali, że tam doszło do zbrodni, na tej łódce. Sporządzono nawet rysopis osoby, która mogła być sprawcą tego morderstwa, dlatego że znalazł się świadek, który widział w tamtej okolicy, w czasie, kiedy do tego doszło, jakiegoś biegnącego mężczyznę. Jak się potem okazało, przyjaciel Charlie'ego, który miał na imię Jim i tak w ogóle był byłym mężem Angeli, i tak Jim i Charlie się poznali. Pamiętacie, że Angela to jest siostra Charlie'ego, ta starsza. No i właśnie Jim i Angela byli małżeństwem przez jakiś czas i stąd Charlie go znał, a potem kiedy się rozwiedli, no to Jim i Charlie stali się sobie jeszcze bliżsi i tutaj Jim miał bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, to jeszcze do niego wrócę. No ale właśnie z wypowiedzi Jima wynikało, że Terry miała kiedyś zwrócić uwagę na to, że niedaleko ich domu została zabita kobieta i powiedziała Jimowi ponoć, że zastanawia się, czy nie wezwać szeryfa. No więc Jim skonfrontował to wszystko z Charlie'm i jakby zapytał go o to wszystko. Charlie się jak najbardziej wyparł. A jak do tego doszło, że ona podejrzewała, że Charlie mógł mieć z tym coś wspólnego? Dlatego, że kiedy doszło do tej zbrodni, zastała go w domu pokrytego krwią. A on jej odpowiedział, że on filetuje ryby. Tylko, że to było wieczorem, w środku tygodnia i żadnych ryb nie było. Mhm. No i raczej ryby tyle krwi nie dają z siebie. No właśnie. Jest też odcinek programu Doktora Phila, którego ja osobiście nie lubię, no ale obejrzałam dla Was na temat tej sprawy i tam wypowiadają się rodzice Michelle, czyli siostra Terry i matka Michelle w jednej osobie, także jej tata i także ten mężczyzna Jim. Oni wszyscy wypowiadają się też w programie 48 Hours i rodzice Michelle wprost mówią, że mają ogromne pretensje do rodziny Charlie'ego o to, że nigdy nie powiedzieli, jak wygląda sytuacja, nigdy się o tym nie mówiło, a także troszkę do Jima, bo mama Michelle cały czas uważa, że jej siostra, gdyby wiedziała o tym, czego dopuścił się Charlie w wieku 13 lat, nigdy by się z nim nie związała, a nawet jeśli, to ona była taką osobą, która nie potrafi utrzymać sekretu. I jeszcze ojciec Michelle się śmiał, że jak powiedziałeś Terry coś i powiedziałeś jej, że to był sekret, to ona tym bardziej by to opowiedziała. W sensie, no, ona generalnie ponoć była taką osobą, wiesz, bardzo energiczną, takim przeciwieństwem Charlie'ego, więc niby się dobrze dopełniali. Natomiast Jim przedstawił to troszkę inaczej, dlatego że Jim w zasadzie poznał Terry i Charlie'ego, bo kiedyś tam się z kimś umawiał i zapytał się, czy ma jakąś koleżankę dla jego kolegi Charlie'ego. Oni się spotkali, no i okazało się, że zakochali się w sobie na zabój i chcą natychmiast, wiesz, praktycznie brać ślub. No i Jim miał wtedy powiedzieć Charlie'emu, poradzić mu, żeby powiedział swojej przyszłej żonie o tym, co się stało w przeszłości. Chyba nawet taką samą radę miała dać Charlie'emu Angela. I Jim twierdził, że Charlie powiedział o tym Terry, a potem nawet miał takie rozmowy z Terry, z których wynikało, że ona o tym wiedziała. Po pierwsze, to dzwonienie do szeryfa, a po drugie, kiedyś też ponoć zapytał się ich o to, czy planują dzieci. Też w ogóle fantastyczna rozmowa, co to jest zapytanie. A Terry odpowiedziała mu na to, że zważywszy na wszystko, na okoliczności, lepiej chyba nie. Jakby Jim mówi, że zrozumiał to jakby zważywszy na okoliczności i ich sytuację. Czyli teoretycznie na przykład to, że Charlie jako dziecko zamordował swoją matkę i postrzelił ojca. Ale nie wiem, czy to nie są zbyt daleko idące wnioski. Natomiast Jim z przekonaniem mówi, że jego zdaniem ona wiedziała, że to wynikało, wiesz, z różnych rzeczy, które tam od niej słyszał i tak dalej. Było jeszcze kilka morderstw, o które podejrzewano Charlie'ego. Na przykład morderstwo, które miało miejsce w Miami. Zginęła 38-letnia kobieta, która miała na imię Darlene Toller. Była pracownicą seksualną i jej ciało znaleziono wzdłuż autostrady. Miała odciętą głowę i wycięte serce. Jej ciało było zawinięte w koc, następnie w plastik, a potem jeszcze związane.
I znaleziono też tam różne inne takie dowody w stylu psi włos i tak dalej, które mogły świadczyć o tym, że Charlie mógł mieć coś z tym wspólnego. Wiem też, że brano go pod uwagę w sprawie 12-letniej dziewczynki, której czaszkę odnaleziono w wiadrze, natomiast nigdy nie odnaleziono resztki jej ciała i ona zaginęła w roku 78. Ale w jej sprawie wiem, że podejrzewano kilka różnych osób, także no ciężko tak naprawdę stwierdzić, ile osób w swoim życiu Charlie zabił, czy miał coś wspólnego ze śmierciami tych kobiet. Natomiast no ja tam wierzę detektywom, jak mówią, że to wyglądało nie jak pierwsze zabójstwo kogoś, tak? Nie jak pierwsze cięcie ciała nożem. Zważywszy też na jego zainteresowanie anatomią i nekrofilią, jakąś taką brutalną pornografią, no składa się to wszystko w jedną całość, w jakiś tam sposób. Mhm. Rodzice Michelle mówili, że bardzo chcieli, żeby zostało ustanowione prawo, według którego powstanie lista osób, które dopuściły się brutalnych przestępstw i morderstw, niezależnie od wieku i sytuacji. Coś w stylu listy przestępców seksualnych, do której by mogłyby się odnieść władze czy policja, prowadząc śledztwa czy cokolwiek innego. Mam takie poczucie, że oni czuli się po prostu bardzo, bardzo oszukani, że z kimś takim, można powiedzieć, żyli przez wiele lat, tak? Przyjaźnili się, no to była ich rodzina, jakby na to nie patrzeć. Tak jak wspominałam, mama Michelle cały czas mówiła, że ona w sercu nie wierzy w to, że jej siostra związałaby się z Charlie'm, znając jego przeszłość. No tak cały czas tak mówisz i właśnie ja się zastanawiam, jakby jakie to ma znaczenie w tej sytuacji. Jakby przez tyle lat oni wszyscy też żyli z nim, tak? Akceptowali go, znali go i tak dalej, no... Nie wiedząc, jaką miał przeszłość. Tak, no ale właśnie to jest pytanie, może nie konkretnie do tego przypadku, ale... No w przeszłości można było różne rzeczy robić, no nie? No też mi się tak wydaje, że oczywiście to, co zrobił później, to jest już inna sprawa. Natomiast nie wiem, czy można przez całe życie osądzać kogoś za to, co zrobił, jak był dzieckiem. No, skoro właśnie. Skoro sąd uznał, że on nie był w stanie odpowiadać za swoje czyny, bo był na to za młody, no to coś musiało w tym być. No nie wiem, lubię wierzyć w to, że są jakoś tam sprawiedliwi, chociaż to się często nie sprawdza niestety. No ale domyślam się, że chcieli po prostu dziecku dać szansę, tak? Może powinien na przykład zostać pod obserwacją przez ileś dłużej, lat więcej, no, prawda? Na pewno. Tak. Domyślam się, że ojciec chciał dla niego dobrze, zabierając go stamtąd, ale może właśnie, gdyby miał jakichś swoich lekarzy, swoich terapeutów, którzy byliby w stanie go w jakiś sposób obserwować, to może potem nie podejrzewaliby go, wiesz, o morderstwa, które miały miejsce, kiedy on miał 18 lat, tak? No, nie wiem. Oczywiście nie chodzi mi o to, że ja tutaj winię wszystkich, tylko nie jego, no bo to on się dopuścił tak ohydnego czynu, morderstwa swojej żony i jej siostrzenicy. No ale ten aspekt morderstwa, jak był dzieckiem, no nie wiem. No. Nie, no bo przecież ta jego żona poznała go, zakochała się w nim i tak dalej, no był jej wybrankiem, tak? No tak. I gdyby wiedziała o tym, co on zrobił w przeszłości, no to pewnie albo by nie mogła w to uwierzyć, albo na przykład, wiesz, stwierdziłaby, że faktycznie to był jakiś wypadek jego, nie wiem, tam psychiki, czy coś. No jakby wątpię, żeby ta wiedza sprawiła, że ona by się z nim nie związała. No. Tak mi się wydaje, no. Wiesz, też nie dziwię się tej siostrze, że ona w taki sposób się wypowiada, tak? Czyli mamie Michelle, no kobieta straciła w tak okropny sposób córkę i siostrę. Domyślam się, że cios to był dla niej niesamowity. No zawsze jest to jakieś wyjaśnienie może tej sytuacji, która się wydarzyła, że on miał takie skłonności, znaczy nie skłonności, tylko właściwie popełnił morderstwo, ile to było lat wcześniej? 30 parę lat wcześniej, tak? Mhm, tak. No, ale tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na to, że inne osoby w wieku na przykład 50 lat, które nigdy nie zrobiły nic złego, nagle robią coś złego, więc jakby, no wiesz, różnie to bywa, nie? Nie wiem, ludzka psychika i natura to jest jedna wielka zagadka, znak zapytania. Też to, co wcześniej mówiłaś o tym, że ty jako jego rodzina bałabyś się gdzieś tam, nie wiem, mieszkać z nim czy spać. No to właśnie ponoć po śmierci brata, po tym jak się powiesił, Angela miała powiedzieć, według matki Michelle, bo oczywiście Angela się nie wypowiadała w żadnym z tych programów, że cieszy się, że Charlie popełnił samobójstwo, bo w końcu może spać spokojnie, bo przez wiele lat nawet nie otwierała okna na noc.
Mhm, no nie dziwię. I ponoć też, gdzie to było? Chyba w tym artykule też, który oczywiście Wam podlinkuję, bo to były takie najobszerniejsze źródła na ten temat, mam wrażenie, mówili, że jak już Angela sama miała dzieci, no to Charlie raczej nie zostawał u niej na noc. Mhm. Zwłaszcza, że mierzył do niej z broni, prawda? Tak, więc tak. Na pewno nie mogła tego zapomnieć nigdy. Tak, i sam Charlie jako dziecko powiedział, że jeżeli miałby amunicję w tym pistolecie, to wydaje mu się, że on by strzelił. I to w sumie niezależnie od tego, czy to była Angela, czy ktokolwiek inny. Nie? No. Więc może faktycznie wpadał w jakieś szały, może, no nie wiem, naprawdę ciężko mi stwierdzić. Natomiast mam wrażenie, że to, co zrobił, jak był dzieckiem, a to, co zrobił jako dorosły, 40-paroletni mężczyzna, to są jednak jakieś inne zbrodnie zupełnie, prawda? One jakoś tak inaczej brzmią, tak, wyglądają tak. I tak dalej. Natomiast no, tej jego matki strasznie, no, strasznie przykra sprawa. To, że dzieci musiały dorastać bez jednego rodzica, że ten braciszek ich umarł też. No straszne rzeczy, naprawdę. No. Także postanowiłam, że Was uraczę taką ciekawą historią. No i nie dowiemy się, jak tak. było naprawdę, no. bo wymierzył sobie sam karę. No właśnie, ciekawe, bo to tak wygląda, może zrobił to, o czym marzył przez dłuższy czas i po prostu nie mógł ze sobą żyć. No albo po prostu skapnął się, dotarło do niego, co zrobił i... No. Zwłaszcza, że wiesz co, jeszcze tylko tak dodam na sam koniec, przepraszam, że tak, bo ciągle mi się przypominają jakieś nowe szczegóły, bo ja jak zwykle zaczynam opowiadać z pamięci i potem... Robi się problem. W każdym razie policja też w domu Terry i Charlie'ego znalazła coś na kształt pamiętnika Terry. Ona nie była zbyt wylewna w tym pamiętniku, ale pisała takie krótkie notatki i zdarzały się tam takie zdania w stylu, że dzisiaj jest dziwny dzień, że były tam takie wpisy świadczące o tym, że Charlie miał gorszy okres i tak dalej. No i to też się mogło zbiegać z różnymi innymi morderstwami, które się działy, więc może faktycznie on był po prostu ukrytym, seryjnym zabójcą, bo widziałam, że w niektórych źródłach w taki sposób go nazywali. Na YouTubie wyskoczyło mi kilka tam zagranicznych materiałów na ten temat i tam było Victoria's Secret Killer, czy coś takiego, bo oczywiście no tutaj ten aspekt katalogów i bielizny Victoria's Secret jest dosyć kuszący, wydaje mi się, żeby go gdzieś tam wykorzystać w tytule, prawda? Strasznie się zawiodłam. Co się stało? Koleżanka dała mi dostęp do swojego konta, do tego serwisu VOD, który jest niedostępny w Polsce i myślałam, że przez cały weekend będę oglądać seriale. Nie udało się? Nie, niestety w Polsce nie działa. W takim razie skorzystaj z Surfshark VPN. Powinnam wiedzieć, co to znaczy? Oczywiście, ja cały czas z tego korzystam, żeby mieć dostęp do większej biblioteki w moim ulubionym serwisie streamingowym. Surfshark VPN to wirtualna sieć prywatna, dzięki której możesz zmienić lokalizację Twojego adresu IP, co umożliwia dostęp do aplikacji i materiałów niedostępnych w Polsce. Ojej, brzmi świetnie, muszę spróbować. W takim razie pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. No to teraz czekam na to, co ty dla nas dziś przygotowałaś. Ja opowiem historię o Paulu i Monice Dunn, którzy mieszkali w mieście Farmington w Nowym Meksyku. Paul był policjantem. W swojej pracy jeździł na motocyklu, a Monika była miejscową dziewczyną. Jej rodzice mieli taką ugruntowaną pozycję w mieście, byli lubiani, szanowani, należeli do takiej, no wiesz, dobrej rodziny. Ojciec Moniki, Nestor Sanchez, prowadził swoją firmę budowlaną. Poza tym rodzina Moniki uczęszczała do kościoła rzymskokatolickiego. Byli konserwatywni i wierzący, a Monika była ich oczkiem w głowie. Więc ona miała dobry kontakt z rodzicami, widywali się codziennie itd. Monika zaszła w ciążę, kiedy miała 15 lat. Wzięła ślub z ojcem tego dziecka, on nazywał się Patrick Cortez. Oni znali się od małego, byli w sobie zakochani, chodzili razem do szkoły i po kilku latach rozwiedli się, no bo jednak ta młodzieńcza miłość nie przetrwała próby czasu. Niestety Patrick po rozwodzie zmarł i wskutek nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę.
Monika była zdruzgotana po jego tragicznej śmierci w tak młodym wieku. Z kolei Paul wychował się w miejscowości Santa Fe. Od małego wiedział, czego chce i już w wieku 16 lat zdecydował, że chce zostać policjantem, więc po ukończeniu liceum poszedł na odpowiedni kurs i od razu rozpoczął pracę. Również w młodym wieku wziął ślub, bo kiedy miał 20 lat, ale z kobietą o imieniu Juliet, z którą również w tak młodym wieku miał córkę, córka nazywała się April. Paul był perfekcjonistą w pracy, bardzo cenił sobie swój zawód, a jego mundur i motocykl zawsze musiały być, wiesz, czyste, lśniące, odpicowane. Podobno każdemu dawał mandat, komu się należało, nigdy nie dawał się przekupić, miał twarde zasady i niezbyt kumplował się z innymi policjantami. Według niektórych był po prostu arogancki. Jemu to jednak nie przeszkadzało, bo skupiał się na sobie, na doskonaleniu swoich umiejętności, na swojej kondycji fizycznej, bo też dużo trenował. Poza tym był takim bardzo aktywnym policjantem, jak zawsze trzeba było zrobić jakąś akcję, na przykład w szkole, wśród młodzieży, czy udzielić jakichś tam dodatkowych lekcji, no to on zawsze się tam zgłaszał na ochotnika. Więc Monika i Paul poznali się w pracy. Ona była urzędniczką sądową. Monika już jako dorosła kobieta była piękna, porównywali ją do, uwaga, hiszpańskiej Marilyn Monroe. Okej. W tamtym czasie Paul jeszcze był żonaty, a Monika spotykała się z innym funkcjonariuszem policji, ale od razu jak się poznali, to coś między nimi zaiskrzyło i w przeciągu paru miesięcy zaczęli randkować. Paul rozstał się z żoną, chyba przez poznanie Moniki, i to było wtedy, kiedy jego córka miała zaledwie 4 lata. Następnie Paul i Monika wzięli ślub. To było w walentynki 86 roku. Monika wtedy miała 22 lata, a Paul 25. No i znowu, wyglądali pięknie razem, byli w sobie zakochani, gołąbeczki itd. Rodzina Moniki nie była do końca zadowolona z Paula jako swojego nowego zięcia, ponieważ on nie był pochodzenia hiszpańskiego, więc oni między sobą zawsze mówili po hiszpańsku, on nie wiedział, o co chodzi, no tak trochę nie pasował. Mogli go obgadywać. No dokładnie. Ale poza tym w miarę się dogadywali. Podobno po ślubie okazało się, że Monika jest przyzwyczajona do pewnych luksusów, że zawsze musiała być ładnie ubrana, zadbana, więc Paul musiał dorabiać jako stróż po swojej pracy policjanta, żeby mieli więcej pieniędzy na te jej różne wydatki. Para dorobiła się kolejnej dwójki dzieci, więc razem mieli już czwórkę i to w ogóle wszystkie były córki. Podobno Monika nie była zadowolona z bycia w kolejnych dwóch ciążach, w związku z tym, jak to zmieniło jej ciało. Miała kompleksy dotyczące jej figury, jej rozstępów, więc zainteresowała się chirurgią plastyczną. W końcu zdecydowała się na implanty piersi, co kosztowało $3000, a rachunek za operację został opłacony przez szefa firmy, w której pracowała. Słucham? To taki bonus? No właśnie, to podobno był jakiś bonus, ale no tutaj raczej do naszych domysłów pozostaje, co ona właściwie zrobiła, żeby ten bonus uzyskać. W każdym razie Paul za to nie zapłacił. A może po prostu było tak, że szef jej dał premię, a ona sobie już ją wydała na co może chciała. Tak było, nie wiadomo. Monika oczekiwała pomocy od Paula z dziećmi, nie była zadowolona, że ona musi się poświęcać, a on nic z siebie nie daje. Zaczęła też go podejrzewać o romanse, no i przez te podejrzenia, przez tą napiętą atmosferę, ich związek stopniowo się pogarszał. No i tak się pogarszał, że zdarzały się sytuacje, w których oboje stosowali przemoc wobec siebie. On później twierdził, że to Monika zawsze zaczynała te awantury, ale po prostu wiadomo było, że ich związek stał się toksyczny. No i w końcu Monika być może wywołała całą sytuację, a być może było już tak wcześniej, ale Paul wdał się w romans. Z kobietą, którą poznał pracując jako ochroniarz, bo ona jeździła konno na terenie, na którym on właśnie stróżował. Nazywała się Anita
I była przeciwieństwem Moniki, bo była naturalna, nie malowała się, ubierała się w zwykłe jeansy i t-shirt, nie przykładała wagi do swojego wyglądu, no i jakoś tak to się Paulowi spodobało. No i już takim decydującym momentem o końcu małżeństwa Moniki i Paula było to, kiedy Monika odnalazła w domu list napisany przez Paula do Anity. On go jeszcze nie wysłał, ale w tym liście napisał, że ją kocha, wyznał jej tam miłość w jakiś taki super romantyczny sposób, ale napisał też, że wie, że nie mogą się dalej w ten sposób spotykać. Monika, jak odnalazła ten list, to była oburzona i oczywiście bardzo zraniona tym, że jej mąż wyznaje miłość jakiejś innej kobiecie. Wtedy postanowiła działać i dać Paulowi nauczkę. Więc przyszła do miejsca pracy Anity i zrobiła tam wielką awanturę. Ta Anita pracowała w banku, także to raczej nie było mile widziane, żeby takie akcje tam odchodziły. Następnie poszła na komisariat policji i tam jej osobą towarzyszącą był chłopak jej siostry, który nazywał się Ricky. I na tym komisariacie spotkała się ze swoim kolegą policjantem, który nazywał się Dusty. I ona tam przyszła po to, żeby pokazać mu siniaka na twarzy i żeby tak jakby zaraportować, że Paul ją uderzył. Więc ten Dusty wiedział, że ona i Paul mieli kłopoty w małżeństwie i zrozumiał, że to Paul ją uderzył. Zrobił zdjęcie jej siniaka i zanotował to w swoich dokumentach jako przypadek przemocy domowej. Dał Monice jakieś tam ulotki na temat, wiesz, przemocy domowej i tak dalej. No i jakby to było zarejestrowane w systemie jako przemoc domowa. Oficjalnie Paul i Monika nie mieszkali już razem, byli w separacji, ale Paul też nie wyprowadził się do swojej kochanki, znaczy kochanki, no już teraz jego nowej dziewczyny. Bardzo często wracał do domu rodzinnego, pomagał z dziećmi, no bo chciał utrzymać kontakt z córkami, które jeszcze były bardzo małe. Zajmował się nimi, kiedy Moniki nie było, kiedy pracowała, a nawet kiedy wyjeżdżała na weekend, no to on też z nimi zostawał. Z drugiej strony znajomi Moniki twierdzili, że Paul jest zaborczy i kontrolujący i to dlatego tak dużo czasu chce spędzać w domu, żeby wiedzieć zawsze, gdzie jest Monika i co robi. Więc jakby tak naprawdę cały czas jak opowiadam tą historię, no to trzeba mieć z tyłu głowy, że mogą być różne wersje tych samych wydarzeń, prawda? No właśnie, bo czasami to brzmi tak, jakby Paul chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. Mhm. Tak? No bo rozumiem, że on miał kochankę, ale był zaborczy wobec żony. No tak mówią, no. Monika często przeżywała swoje problemy w pracy. Współpracownicy wiedzieli, że jest jej ciężko, bo ona tam czasami gdzieś ukradkiem płakała i żaliła się innym. Poza tym po złożeniu pozwu rozwodowego zmienił się jej wygląd, bo bardzo schudła i wyglądała na taką bardzo przybitą, jakby miała depresję. Ale kiedy Paul wracał do domu i oni się widzieli, to dochodziło między nimi do ostrych kłótni i wielokrotnie właśnie do przemocy fizycznej. Następnie Monika spotkała się z tym swoim kolegą policjantem Dustym na lunch. No i głównie chciała mu się pożalić. Nie wiem właśnie, czy ona się z nim spotkała jako z kolegą, czy jako z policjantem, żeby znowu zaznaczyć, że mogło dojść do jakiejś przemocy w domu. No a on już znowu sobie zanotował, że okej, u nich dzieje się źle i Monika może potrzebuje pomocy. Teraz jesteśmy już w 1994 roku, w okolicy Wielkanocy. Monika znowu skontaktowała się z Dustym, żeby mu powiedzieć o kolejnym incydencie, jaki zaszedł między nią a Paulem. Była roztrzęsiona, przyszła na komisariat policji znowu z tym chłopakiem swojej siostry i chciała porozmawiać z policjantem o tym, co musi zrobić, żeby oskarżyć Paula o przemoc domową. Więc chciała złożyć taki oficjalny raport czy coś takiego. Powiedziała też wtedy, i ten Dusty to sobie tam zanotował znowu w swoim kajeciku, że Paul brał sterydy, ponieważ ćwiczył i chciał budować swoje ciało, więc jakoś tam to też odnotowali. I tutaj warto zaznaczyć, że takie oskarżenie Paula o przemoc domową oficjalne poskutkowałoby tym, że on by stracił pracę. Dlatego tutaj
osoby nieprzychylne Monice zastanawiały się, czy na przykład ona nie robi tego specjalnie, żeby się na nim zemścić, żeby on stracił wszystko, na czym mu zależy, prawda? No i po tym spotkaniu poprosiła tego swojego kolegę Dustiego, żeby zadzwonił do niej następnego dnia rano, no ale jemu już nie udało się z nią skontaktować. Bo właśnie tego ranka Paul przyjechał do domu Moniki i zobaczył, że ona wyjeżdża właściwie z podjazdu, że cofa samochodem, a dzieci siedzą z tyłu w samochodzie. No i on nie rozumiał, dlaczego właściwie Monika wyjeżdża, skoro byli umówieni, że on przyjdzie przygotować dla dzieci śniadanie i pomóc w jakichś tam domowych obowiązkach. Więc on tam ich zatrzymał, ostatecznie dzieci wróciły z nim do domu, przygotował dla nich śniadanie, a Monika po cichu powiedziała mu, że właśnie przygotowuje ten pozew i że wniesie oskarżenia przeciwko niemu w sprawie pobicia. I zrobi to jeszcze tego samego dnia. Więc Paul, jak to usłyszał, no to był właściwie, no nie wiem, zdruzgotany w emocjach, bo wtedy zdał sobie sprawę, że no to będzie oznaczało koniec jego kariery w policji. I on podobno nie przypuszczał, że Monika będzie w stanie się do czegoś takiego posunąć, no bo on już wiedział, że ich małżeństwo jest skończone, że biorą ten rozwód, no ale nie sądził, że coś takiego jeszcze może się wydarzyć. Podobno Monika już po tym, co mu powiedziała, poszła do sypialni, zamknęła się tam w pokoju. On pobiegł za nią, bo chciał z nią rozmawiać, walił do jej drzwi, a następnie wszyscy usłyszeli strzał. Niektóre źródła mówią, że Paul był już w tym pokoju razem z Moniką, a inne źródła mówią, że właśnie był za drzwiami. Tak więc no. Czyli albo morderstwo, albo samobójstwo. Tak, dokładnie. W domu były dzieci, więc wystraszona 15-letnia córka Moniki przybiegła tam, zapytała, co się stało. Paul powiedział, żeby tam nie wchodziła, żeby pilnowała, żeby te mniejsze córki nic nie widziały i żeby zadzwoniła po pogotowie. Paul nie chciał czekać na pogotowie, bo widział, że Monika jest w stanie krytycznym. Ona była na łóżku i miała ranę postrzałową. A gdzie? W okolicy brzucha. Więc on postanowił, że szybciej będzie, jeżeli on zawiezie ją do szpitala, niż żeby czekali na pogotowie. Więc wziął jej ciało i próbował je przeciągnąć do samochodu. Kiedy udało mu się ją dociągnąć do garażu, to stwierdził, że nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby jeszcze jechać z nią do tego szpitala, więc postanowił tam robić jej sztuczne oddychanie, tam w tym garażu. No i niedługo potem przyjechała karetka i ratownicy od razu zobaczyli właśnie Paula nad ciałem Moniki. On w ogóle miał całe ręce we krwi, więc powiedzieli, żeby dał sobie spokój, wzięli Monikę do karetki, zawieźli ją do szpitala, ale ona już w drodze zmarła. Więc tutaj Paul był pierwszym podejrzanym w sprawie śmierci Moniki. Podobno jak policja tam przyjechała, no też teoretycznie to byli jego koledzy, ale od razu byli podejrzliwi co do niego. Nie pozwolono mu wejść do karetki i pojechać razem z Moniką do szpitala. Kazali mu zostać w domu i nie pozwolili mu umyć rąk, bo on miał te ręce we krwi, więc jakby oni widzieli jakiś dowód, prawda? Ale Paul od razu współpracował, opowiedział policji dokładnie, co się stało. Powiedział, że Monika siedziała na łóżku, a strzelbę, to była taka długa strzelba, w sensie to nie był pistolet, tylko to była, no wiecie, strzelba. Mam jakiś taki flashback, że już kiedyś rozmawiałyśmy o postrzeleniu się pod dziwnym kątem strzelbą wielką. Trochę ciężko chyba popełnić samobójstwo strzelbą. No właśnie, ale on powiedział, że ona miała strzelbę opartą o brzuch i kiedy on wszedł do pokoju, to ona pociągnęła za spust na jego oczach. Policja poprosiła go o próbkę moczu i krwi, żeby sprawdzić też, czy nie przyjmuje tych sterydów i czy nie jest pod wpływem alkoholu. Poddano go również testowi wykrywaczem kłamstw, który przeszedł pozytywnie. No i podobno Paul przez cały ten czas miał poczucie, że jego koledzy z policji nie wierzą w jego zeznania i robią wszystko, żeby udowodnić, że to on popełnił morderstwo.
No, ale nie lubili go nigdy, więc w sumie. Z drugiej strony nikt ze znajomych Moniki, w tym również jej znajomi z policji, no bo ona też miała z nimi kontakt i też ich znała, nie mógł uwierzyć, że mogłaby popełnić samobójstwo, bo znali ją, nie spodziewali się tego po niej. Podejrzewali, że była też zbyt drobnej budowy, żeby móc pociągnąć za spust tej dużej strzelby. Poza tym też to nie jest pierwszy wybór przy samobójstwie, zwłaszcza wśród kobiet. Podobno, według jakichś tam profesjonalnych statystyk, kobiety popełniające samobójstwo raczej wybierają do tego inne środki, a nie taką strzelbę. No i też łączyło się to z tym, że to Paul był właścicielem broni, która była w domu, no i jeżeli zostawił na przykład gdzieś tam strzelbę naładowaną, no to też tak naprawdę była jego wina. No tak ogólnie o wszystko go obwiniali. No ale pytanie, dlaczego Monika miałaby popełniać samobójstwo? Miała 3 córki, była też zagorzałą katoliczką, a oczywiście samobójstwo według tej religii, no to grzech. Miała kochającą rodzinę, no i poza tym, że nie układało jej się w małżeństwie i że właśnie miała wziąć rozwód, no to w jej życiu wydawałoby się, że wszystko było w porządku. Więc na pierwszy rzut oka to samobójstwo wydawało się mało prawdopodobne. Dodatkowo na policji, za sprawą właśnie tego kolegi policjanta Moniki Dustiego, mieli już jej zeznania i mieli dowody na to, że Monika doświadczyła przemocy ze strony męża nie jeden raz. Wszyscy wiedzieli, że między nimi się nie układa. No a poza tym też wiedzieli, że zeznania Moniki i to, co ona chciała zrobić, zniszczyłoby Paulowi karierę. Więc to był właściwie świetny motyw dla niego, żeby ją zamordować. Mhm. Poza tym też podejrzane było zachowanie Paula, no bo on jako wykształcony policjant wiedział, że ciała się raczej nie przenosi. To, że on przeniósł ciało z łóżka do garażu, powinien wiedzieć, że to wzbudzi kolejne podejrzenia. Tak jakby chciał zatrzeć jakieś tam ślady. No tak, to od początku wydawało mi się dziwne, no bo jeszcze jak używałaś, wiesz, słów typu ciągnąć i tak dalej, no dla osoby, która się właśnie wykrwawia, ja nie wiem, czy to jest najlepsze, żeby tak nie urzucać. Mhm. To jest po pierwsze, chociaż oczywiście rozumiem, że w chwili paniki masz dzieci małe w domu, ktoś ci tu umiera na oczach, no różne głupie decyzje można podjąć, prawda? No i jego życzliwi koledzy z policji poradzili mu, żeby zatrudnił sobie adwokata, bo to wszystko nie wygląda okay. Zbyt dobrze. Prokurator skierował tę sprawę od razu do sądu, a właściwie w Ameryce procedura wygląda tak, że prokurator skierował sprawę do wielkiej ławy przysięgłych, która tak jakby zgodziła się na to, żeby oskarżyć Paula o morderstwo. No tak. Czyli stwierdzono, że są wystarczające dowody, żeby wszcząć postępowanie. No i właśnie przez to Paul natychmiastowo stracił pracę w policji. Rodzina Paula oczywiście trzymała jego stronę, jego bliscy nie wierzyli, że byłby zdolny popełnić morderstwo. Z kolei rodzina i bliscy Moniki od razu przesądzili, że to Paul jest winny, no i oczywiście obwiniali go o jej śmierć. Lokalna społeczność tłumnie zjawiła się na pogrzebie Moniki właśnie w ramach wyrazu wsparcia dla jej rodziny, więc od razu zaznaczyli, komu wierzą. Paul z kolei nie pojawił się na pogrzebie Moniki, co zostało zinterpretowane w ten sposób, że oho, musi być winny, bo nawet nie przyszedł. Mhm. A poszedłby, to by mówili, jaki bezczelny. Dokładnie, tak. To znaczy, ja go nie bronię, tylko... Mhm. Lokalne Centrum do Spraw Przemocy Domowej wywiesiło flagę upamiętniającą Monikę też w związku z tą sytuacją. Także wyglądało to z boku tak, jakby cała sprawa była przesądzona, a Paul po prostu był winny popełnienia tego morderstwa. I tutaj też wspomnę, że rodzice Moniki, jak mówiłam, oni byli zamożnymi ludźmi, wpływowymi w tamtym mieście. Więc niby też mogli mieć jakieś układy, kontakty, więc być może dlatego bardziej ludzie byli przychylni im niż Paulowi. Rozumiem. Ich macki sięgały dalej. Mhm. Ale sprawy przybrały trochę dziwny obrót, gdy okazało się, że rodzina Moniki poprosiła Wiktora Titusa, który był wówczas adwokatem Paula, żeby był osobą niosącą kadzielnicę
na pogrzebie Moniki. No i ten Wiktor stwierdził, że to bardzo podejrzane, no bo jakby oni nie powinni się w tym momencie lubić, bo on był też kolegą Paula, dlatego Paul zadzwonił do niego, kiedy został oskarżony, żeby poprosić go, żeby był jego adwokatem. Więc dlaczego rodzice Moniki, którzy cierpią, tak, i nienawidzą wszystkiego związanego z Paulem, mieliby jego poprosić, żeby wziął udział w uroczystości? I domyślam się, że dla osób jakichś tam religijnych, no to nie wiem, no to niesienie, ważne, tak. Niesienie tej kadzielnicy było jakieś istotne. Więc on sobie tam pomyślał na ten temat i stwierdził, że być może Monika sama wyznaczyła wcześniej swoich kadzielników, jeżeli tak można to powiedzieć, i rodzina tylko wykonywała jej instrukcje. Mhm. To oznaczało, że musiała zostawić po sobie jakiś list poprzedzający jej śmierć. A Monika, kiedy zginęła, to miała 31 lat, więc zazwyczaj w tym wieku testamentu się nie spisuje. Więc tutaj zaczęło się robić jakoś tak podejrzanie. Śledztwo w tym czasie było prowadzone przez prokuraturę. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że strzelba była przyciśnięta do brzucha Moniki i tutaj w związku z tym można by było jakoś to wszystko poskładać, że ona sama siebie postrzeliła. Z kolei potem przeprowadzono drugą sekcję zwłok, która wykazała, że strzelba musiała być trzymana w odległości około od 30 do 90 cm od jej brzucha, co byłoby niemożliwe samodzielnie, żeby to wszystko wykonać, no, prawda? Oczywiście chyba nie miała 2-metrowych rąk. Tak, więc mamy tutaj jedną autopsję, która mówi, że to mogło być samobójstwo, drugą autopsję, która mówi, że to musiało być morderstwo. No i tak naprawdę komu tu wierzyć? No nie wiadomo. Prokuratura trzymała się wyników tej drugiej autopsji. Do tego mieli dowody wskazujące na przemoc domową, więc dla nich sprawa wydawała się prosta. W międzyczasie do zespołu obrony Paula dołączył bardziej doświadczony w sprawach karnych adwokat i prywatny detektyw. Wszystko było sfinansowane z majątku rodziców Paula, którzy właściwie zastawili wszystko to, co mieli, żeby mu pomóc. No i dzięki tym pieniądzom zatrudnili niezależnego eksperta do spraw balistycznych, który zbadał sypialnię Moniki, w której doszło do wystrzału. No i tutaj na ten temat całych tych badań balistycznych jest odcinek Forensic Files. Czekałam, aż wspomnisz o tym programie. Mhm. Także ja jakby tak ze szczegółami tego nie opowiem, bo to jednak jest trochę skomplikowane. W każdym razie musicie mi zaufać, że tam wielu ekspertów zbadało to miejsce zdarzenia, przeprowadzali różnego rodzaju testy, prawda? Badali dokładnie jej ciało, no bo tam z tej tkanki rozumiem, że można wywnioskować, z jakiej odległości doszło do tego wystrzału, i badając też ślady krwi w tym pomieszczeniu i tak dalej. Więc raporty tych niezależnych ekspertów potwierdziły wersję wydarzeń Paula. Okazało się według nich, że Paul mówi prawdę i że policyjne dochodzenie, które zrobiono na miejscu zbrodni, było zrobione bardzo szybko i bardzo, no tak, po łebkach. No i prawdopodobnie właśnie zachowanie policji na miejscu zdarzenia tuż po tym wystrzale, no było takie, a nie inne, bo już mieli pewne uprzedzenia. Coś sobie założyli i dopasowali wszystko do tego. Mhm. Paul przeszedł jeszcze nie jeden test wykrywaczem kłamstw. Każdy przeszedł pozytywnie. Nic nie wskazywało na to według tego urządzenia, że on kłamie. Co również działało na jego korzyść. No to był rok tam 90 któryś, także no wtedy uznawali to za świętość, prawda? Dopiero myślę, nie tak dawno temu ludzie skapnęli się, że te testy może nie do końca są wiarygodne. Poza tym sam ekspert do spraw wykrywaczy kłamstw, który przeprowadzał ten test razem z Polem, na sam koniec w ogóle powiedział mu, że bardzo mu współczuje całej tej sytuacji i że w ogóle złożył mu kondolencje, no nie? Więc tak przekonał tego całego eksperta do spraw kłamstw, no, że raczej tutaj no tak trochę dziwnie to wszystko wygląda. To myślę, że koledzy chcieli go wrobić? Zatrzymajmy się na razie. Nie odpowiem na to pytanie. Okay.
Adwokat Paula miał przeczucie, że Monika zostawiła jakiś list. Więc postanowił pomówić z ojcem Moniki, spróbować się czegoś dowiedzieć i ogólnie podszedł go. Bardzo taktycznie tę rozmowę przeprowadził, bo coś tam zadawał pytania jakieś inne, niezwiązane z żadnym listem. Więc już zakończyli rozmowę, on wychodził z jego domu i już wychodząc zapytał, a tak przy okazji, to co tam było z tym listem? A tak naprawdę nikt o żadnym liście oficjalnie nie wiedział. Więc zaryzykował, a ojciec Moniki powiedział, że owszem, napisała list, który był zaadresowany do Rickiego, który był partnerem jej siostry, z którym wcześniej załatwiała te różne sprawy. Ale ojciec postanowił nikomu go nie pokazywać, bo uważał, że to były prywatne sprawy Moniki. Czyli wzięcie go z zaskoczenia się opłaciło. No tak. Więc adwokat po tym, co usłyszał, musiał uzyskać nakaz sądowy, żeby ten list zobaczyć. No i tak też zrobili, udało się. I okazało się, że list Monika napisała kilka dni po tym, jak znalazła kolejny list, czyli ten list miłosny Paula do Anity. Nadążacie, tak? Tak. Okej. No i w swoim liście Monika zwraca się do tego swojego przyjaciela Rickiego. Prosi, żeby przekazał jej córkom, że je kocha. Ona napisała, że rozumiem, że będą w żałobie, ale będzie dobrze. Nakazała właściwie w tym liście, żeby Paul nie dostał opieki nad dziećmi. Napisała, wiem, że Paul bierze narkotyki. Mój ojciec ma na to dowód. Paul obchodzi się tylko sobą, nie dba o nikogo innego, kłamie, jest alkoholikiem. Poza tym opisała też w szczegółach, jak ma wyglądać jej pogrzeb, jak ma być ubrana i co zrobić z nieruchomością. Napisała również, Paulowi udało się mnie, tak jakby, no po angielsku to było, więc inaczej, tak pozbawić samej siebie. Pisała, że Paul jest bardzo brutalną osobą. Kiedy mnie zabraknie, będzie widać siniaki na mojej twarzy. Przykro mi, że nie mam siły, by iść dalej. Nie miałam pojęcia, że jestem dla niego martwa. Straciłam siebie dla kogoś, komu nawet nie zależy. Mhm. Więc był to bardzo przykry list osoby, która planowała swoją śmierć. Widać było w tym liście, że ma w sobie bardzo dużo nienawiści do Paula i że była gotowa zniszczyć jego dobre imię. Właśnie stąd wniosek, że może chciała wrobić go w swoją śmierć, żeby się jeszcze zza grobu na nim zemścić. W tym czasie prywatny detektyw odkrył również, że Monika też miała romans. Z Rickiem? Właśnie nie wiem z kim, nie mówili z kim. Doszli też do informacji, że Monika miała w niedawnym czasie aborcję, a to raczej nie mogło być dziecko Paula, bo on przeszedł zabieg wasektomii po urodzeniu ich ostatniego dziecka. No więc coś tutaj też było na rzeczy. Proces Paula rozpoczął się w grudniu 1994 roku. Ze względu na rozgłos całej tej sprawy musiał zostać przeniesiony do innego miasta w stanie Nowy Meksyk. Podczas procesu oczywiście omówiono wszystkie dowody, o których do tej pory powiedziałam. Jeżeli chodzi o obronę, no to oni zwracali uwagę, że Monika rano ubrała się, pomalowała, była gotowa do pracy, nawet już była w samochodzie i miała odjeżdżać, więc to by było dziwne, żeby planowała się w tym momencie zabić. Z drugiej strony, wedle tych dokładnych badań, jakie zostały przeprowadzone, odkryto ślady prochu na dłoniach Moniki, ale z drugiej strony rąk Paula nie dało się sprawdzić, no bo miał je we krwi. Mhm. Więc tutaj też, no nie wiadomo. Podobno podczas tego procesu zeznawała również 5-letnia córka Moniki, co jest w ogóle jakiś absurd. Jedno dziecko. I strasznie przykre jest to, że ta córka nie zwracała się do Paula per tato, ale mówiła do niego po imieniu, bo od czasu śmierci Moniki, przez cały ten proces i tak dalej, dziećmi zajmowała się rodzina Moniki. I oni tam kazali do siebie mówić mamo i tato, tam jakaś ciocia i wujek. I z tego, co rozumiem, to same złe rzeczy mówili na Paula i tak negatywnie nastawili te dzieci wobec niego. Więc biedne to jest dzieci, trochę przykre, nie zasługiwały na takie pranie mózgu, no. No. Ale z kolei 15-letnia córka Moniki również zeznawała na tym procesie i ona powiedziała, że
Wiedziała, że jej matka popełniła samobójstwo, bo też zwierzyła się z tego jakiejś koleżance wcześniej, więc jakby już mieli to potwierdzone. I też powiedziała, że wie, że Paul nic tej matce nie zrobił. No ona też tam była, więc może też jakoś tak widziała mniej więcej, co tam się wydarzyło, no nie wiem. Zeznawała też pierwsza żona Paula, która powiedziała, że nigdy nie był wobec niej agresywny. A córka z pierwszego małżeństwa Paula zeznała, że Monika nigdy jej nie lubiła, że źle ją traktowała, kiedy odwiedzała ich w domu, także czuła się trochę tam niechciana. Więc to też źle świadczyło o Monice. Paul również zeznawał w swojej obronie. To była bardzo emocjonalna wypowiedź. On powiedział, że wszystko to, co zrobił tam w domu, to robił w panice, no bo był w totalnym szoku, że Monika się zastrzeliła na jego oczach. Nie wiedział właściwie, co robi, kiedy przesuwa to ciało, po prostu myślał, że chce jej pomóc. No tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, prawda? Obrona Paula przedstawiła wszystkie szczegółowe dowody z ich tych niezależnych badań, z różnych tam ekspertyz sądowych. Udowodnili tam, że Monika sama pociągnęła za spust. I tam właśnie, jak mówiłam, też to udowodnił ten rozbryzg krwi, to ułożenie jej ciała, sekcja zwłok i tak dalej. No i właśnie, w szczegółach mówią o tym w tym Forensic Files właśnie. Proces trwał 10 dni i ława przysięgłych obradowała przez godzinę, a jak właśnie w Forensic Files ktoś tam się wypowiada, podobno oni obradowali przez dosłownie minutę. I potem siedzieli w tym pokoju i gadali ze sobą o jakichś pierdołach, bo bali się, że jak wyjdą po 5 minutach, no to sędzia się wkurzy, że nie poświęcili temu wystarczająco dużo czasu. Ale podobno wszyscy byli przekonani, że Paul jest niewinny i nawet nie mieli o czym dyskutować. No więc tutaj troszeczkę przekonał ich. No tak, tak, ale tutaj też jakby znając wszystkie fakty, które wspominałaś, no ten list samobójczy jednak troszkę przeważa, prawda? No bo jeżeli go zostawiła, no to znaczy, że Paul nie mógł jej zabić, a z drugiej strony myślę sobie, co trzeba mieć w głowie, w jakim złym stanie trzeba być, czy jak niefajnym człowiekiem, nie wiem tutaj, która rzecz się tyczy Moniki, żeby zabić się po to, żeby komuś zrobić na złość i zniszczyć mu życie? No właśnie. To jest i bardzo... I zostawić swoje dzieci? Ja dlatego ja... Myślę, że i tak wiele tutaj różnych komentarzy i tak wycięłam z tego, co czytałam i słyszałam, bo ogólnie przez to, że to się wydarzyło w latach 90., to ta sprawa w tych wszystkich programach i jakichś tam artykułach brzmi tak ohydnie, że jakby zemsta z zagrobu, zabiła się, żeby zniszczyć mu życie. No jakby, no nie wiem, dla mnie to jest takie bardzo zbyt delikatne, wiesz o co chodzi? Ona, no nie, no bo tak... W sensie, jeżeli ona była w tak złym stanie psychicznym, żeby się zabić, no to znaczy, no bo... że nie myślała jakoś tak, wiesz, racjonalnie o tym wszystkim. Nie? No, dlatego o tym wspomniałam, że nie wiem tutaj, co się tyczy no. Moniki. No, ale właśnie jak mówisz o tym liście, to też wypowiedział się przewodniczący tej poprzedniej wielkiej ławy przysięgłych, czyli jedna z osób, która decydowała, czy w ogóle ta sprawa ma iść do sądu, czy nie. I on powiedział, że gdyby oni wtedy zobaczyli ten dowód, w sensie list pożegnalny, to w ogóle by nie było żadnego procesu. No właśnie, tak też myślałam, że do całej sprawy by nie doszło, ale to, co też sobie myślałam, to może też było tak, że rodzice Moniki specjalnie to zataili, żeby Polowi poszło w pięty, prawda? No właśnie, właśnie. Mhm. Że może w sumie to nie ona to zaplanowała, tylko oni stwierdzili, że o, my tu się już tu nie będziemy mieszać, list zostaje dla nas, bo osobiste sprawy Moniki. No i to samo to, że mówili, że zabronili dzieciom mówić do ojca ojciec, o matce matka, tylko jakimś strasznie dziwna sprawa. No i tak, parę teorii jeszcze jest takich, że na przykład Monika mogła się przypadkowo zastrzelić, bo właśnie zwabiła na przykład Paula do sypialni i próbowała mu grozić, że ona się zabije, no nie? I wtedy na przykład ta strzelba mogła wystrzelić niechcący. Tylko po co list wtedy? No tak, no nie wiem. A no właśnie inni uważają, że celowo popełniła samobójstwo przy nim i to w taki sposób właśnie, żeby on był podejrzany o jej morderstwo. No a jest jeszcze oczywiście inna wersja wydarzeń, taka, że Paul naprawdę ją zamordował i że uszło mu to na sucho. Wiesz co?
Słuchając tego, ja bym się wcale nie zdziwiła, jakby było tak, że Monika już w bardzo złym stanie, nie wiem, straciła wszelką nadzieję, była zawiedziona, wściekła na Pola, cokolwiek, postanowiła się zabić, może zrobić mu troszkę przykrość tym, żeby robiąc to przy nim, czy cokolwiek. On potem próbował ją uratować. Wyglądało to tak, jak wyglądało, bo ciągnął to jej ciało, prawda, żeby niby ją zawieźć na pogotowie. A ona wcale nie chciała go z zagrobu się, czy tam, nie wiem, na nim zemścić. Mhm. Tylko po prostu przez to, że list nie wyszedł na jaw, to tak się stało, jak się stało, bo koledzy go nie lubili, bo jakby słyszeli o przemocy i tyle. No bo co innego. Tak, ale właśnie, no też dziwne jest to, że Paul owszem został uniewinniony, ale nie pozwolono mu wrócić do policji. W no. sensie... No, przepraszam, sorry. No. Chodziło o to, że tam był jakiś taki szczegół, że oni musieli go przyjąć z powrotem do pracy, ale z tego, co zrozumiałam, to tak jakby po jednym dniu kazali mu się zwolnić, czy coś takiego. Mhm. W sensie, wiesz, że... I tak może już... znaleźli na niego jakiś tam inny paragraf, nie wiem, może osoba oskarżona o morderstwo nie mogła i tak pełnić takich funkcji, nie wiem, w każdym razie, no tak czy inaczej stracił swoją ukochaną pracę. Dostał od miasta 30 tysięcy odszkodowania. Mhm. Poza tym wyobraź sobie, że Paul musiał też wrócić do sądu, żeby uzyskać prawa do opieki nad swoimi córkami. Co? Bo ta rodzina Moniki tak zamotała, że tak jakby oni dostali prawa. Szybko. Tak, bardzo szybko to się wydarzyło. Więc trochę to trwało, ale ostatecznie udało mu się odzyskać prawa do dzieci, no bo wiadomo, w świetle prawa on niczemu tutaj nie zawinił. No i przeprowadził się z dziećmi poza to miasto, żeby uciec od wszystkich tych ludzi, którzy chcieli go zniszczyć. No i podobno dalej pozostał w związku z Anitą, ale... Dziwna sprawa jest taka, że on napisał książkę, której współautorką była jakaś kobieta, Andrea Egger, więc nie wiem, może to była taka właśnie, no po prostu co-writerka, osoba, która by mu pomogła to wszystko opisać. I tytuł tej książki to jest Grave Accusations. Ale gra słów. No, także co, jakieś takie oskarżenia właśnie z zagrobu, nie? Ja o tej sprawie dowiedziałam się z kolei z innej książki pod tytułem Kiss of Death, znalezionej na aplikacji, o której mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Także widzicie, przydaje się subskrypcja. No i jeszcze Forensic Files, sezon 8, odcinek 15, jakbyście chcieli sobie obczaić. A poza tym właśnie mało było takich artykułów, jakichś takich tabloidowych o tym, także jednak musiałam tutaj się zwrócić do książek. Wow. No nieźle. Mhm. No i cóż, bardzo kiepsko się właśnie czytało, bo jednak bardzo negatywne wszystkie wypowiedzi są o tej Monice, więc ja się starałam trochę to jakoś tak ogładzić. Bo właśnie jeszcze chciałam nawiązać do tego, że ktoś nam ostatnio napisał komentarz, żebyśmy zrobiły dygresję o sprawie Johnny'ego Deppa i Amber. A dla mnie to jest, no... To jest, w ogóle dla mnie to jest bardzo bolesny temat. Tak, i jakby ja uważam, że... W sensie wiadomo, że my tutaj rozmawiamy o wielu niestosownych rzeczach, ale to, co oni wyprawiają, jest dla mnie tak niestosowne, bo ja na początku cały czas myślałam, że przecież nie można wieszać psów, że tak powiem, na kobiecie, która była jakoś tam wykorzystywana, była w przemocowym związku, prawda? I koniec. Bo mamy 2022 rok i tak po prostu powinno być. A teraz widzę, co się dzieje w mediach. Ja naprawdę bym się bała cokolwiek powiedzieć, bo cokolwiek by się tam nie działo, to nie powiem, że o, jaki Johnny Depp jest biedny. No kurde. Nie, ja nie wiem, ja mam tak mieszane uczucia. No przyznam, mieszane że rozmawiałam, straszne, tak, no. Rozmawiałam o tym z kilkoma osobami tak w prawdziwym życiu, powiedzmy. I miałam to samo poczucie, co ty. Jak się na początku, jak zaczął się ten proces, to pamiętam, że bardzo się wzbraniałam o mówienia czegokolwiek na głos, przy kimkolwiek, bo... To jest tak, jak mówisz, w ogóle niepoprawne. Nie zgadza się ze mną jakby wypowiadanie się źle o kimś, kto mówi, że ktoś się nad nim znęcał, bił go, nie wiem, męczył go psychicznie, cokolwiek, jakby czy to kobieta, czy... No absolutnie, no nie, po prostu nie. O, ale przyznaję, sama bym chętnie posłuchała jakiegoś jakichś takich podsumowań, także w ogóle miło nam jest, że chcielibyście posłuchać od nas tego, ale wydaje mi się, że byłoby nam bardzo trudno. No. Także widzicie, nie będzie więcej o tym, bo to jest zbyt dziwna sprawa. Może za, wiesz, 10 lat. Tak, jak troszkę emocje opadną. W odcinku jakimś tam 5158. Dokładnie, dokładnie. Wrócimy do tego. Ale wiesz, jeszcze tak myślę o tej twojej sprawie.
Czyli mówisz, że na Monice strasznie psy wieszali, tak? No tak, tak. No ciekawie, jeżeli Paul faktycznie to zrobił, się z tego wykpił, to należą mu się, nie wiem, jakieś po prostu gratulacje za grę aktorską pewnie. Aha, bo nie powiedziałam, że właściwie były takie podejrzenia, interpretowali to, co ona napisała w tym liście o siniakach, w ten sposób, że a skąd ona wiedziała, że akurat wtedy będzie mieć siniaki, i podejrzewali, że może te wszystkie siniaki to ona sama sobie zrobiła. A, jeszcze, okej. Okay. Że tak naprawdę nawet przemocy nie było. No właśnie, bo też to mi przeszło przez myśl, jak mówiłaś, że Paul musiał iść do sądu i wywalczyć prawa do dzieci, to pomyślałam sobie, no w sumie nie dziwię się, jeżeli tamta rodzina, rodzina Moniki, myślała, że on znęcał się nad Moniką, no to co mu stało na przeszkodzie, jak już Moniki nie było, żeby na przykład źle traktować dzieci, prawda? Więc w sumie nie jest to takie dziwne, że dziadkowie czy ciocie, wujkowie i tak dalej chcą te dzieci ochronić. A Paul w ogóle swoją drogą, on występuje właśnie w Forensic Files w tym odcinku i on powiedział, że no tak, przyznaję, że byłem dupkiem czy tam złym mężem, ale to nie oznacza, że byłem potworem. W sensie jakby on wiedział, że... Znaczy ja też nie mówię, żeby go bronić, tylko mówię, że fajnie, w fajny sposób to powiedział i jakby uwierzyłam mu w sumie, że wie, że był złym mężem, że ją zdradził, ale to nie znaczy, że zrobił cokolwiek więcej. Więc dlatego tutaj też coś z tymi siniakami, z tą przemocą domową, to ja do końca nie wiem, nie wiem jak to było. No właśnie, widzicie, nie dowiemy się niestety nigdy, czy Paul był winny, czy był niewinny. Ale książkę napisał, możesz przeczytać. No, może kiedyś. No to by było na tyle dzisiaj od nas. Dziękujemy. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.